Jedroć się. Twórz kogoś świadców prawdy. Zmień swój świat. Zmień swoją przyszłość. Siewcy prawdy. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Bogdan Morkisz, Siewcy prawdy. I dzisiaj, jak co czwartek, moim gościem jest Daniel Jabłoński, twórca Demokracji Pryncypialnej. Witam cię serdecznie, Danielu. Witam, dzień dobry, kłania się nisko. No tak, dzisiaj miało być inny temat naszego programu, niemniej jednak mamy pewne powody, aby ten program ewentualnie opóźnić, powiedzmy, nie jeden tydzień, dwa, w zależności od tego, co się wydarzy. Ale nie możemy wam zdradzić na razie szczegółów. Tak więc dzisiaj Proszę subskrybować i oczekiwać, tak. Tak jest. Mamy petardy, tak jak wiecie, ale to zostawiamy je na to, żeby wykorzystać we właściwym momencie. A dzisiaj tytuł audycji to jest Zadzwoń, zapytaj, odpowiemy. Czyli audycja, jak się możecie domyślać, będzie dla was. Wy będziecie mogli tutaj zadawać pytania. Najlepiej chcielibyśmy, abyście te pytania zadawali po prostu telefonicznie. Pojawią się tutaj za was numery telefonów. Myślę, że większość z was już te numery pamięta, ale będą one oczywiście wyświetlone dla nowych ludzi, którzy może są po raz pierwszy na antenie i nie znają tego numeru. Ale zanim zaczniemy i zanim udostępnimy wam numer telefonu, oczywiście na początek pragniemy, abyście ten program udostępnili, pragniemy, abyście dali łapkę pod programem. No i oczywiście pamiętajcie o wspieraniu naszego kanału. I zanim jeszcze zaczniemy, mam jeszcze informację taką techniczną, ponieważ teraz już pojutrze w Bielawie będzie wielki festyn, będzie wielki tutaj, można powiedzieć, show Siewców Prawdy i Demokracji Pryncypialnej. Tam Janek Przestrzelski, gdzie znajdziecie do niego namiary w opisie tego programu, numer telefonu, prosi wszystkich o pomoc w organizacji tego całodniowego, słuchajcie, spotkania z Siewcami Prawdy w Bielawie. To oczywiście województwo dolnośląskie. Tak więc przybywajcie, słuchajcie, do Bielawy w sobotę. Ja wam wyświetlę tylko materiał, żebyście zobaczyli, co przygotował Janek, bo jest potrzebnych dużo rąk do pracy. Słuchajcie, nawet jakbyście nie mieli noclegu, Janek zapewnił, że was tam przenocuje, przekimacie u Janka. Tak więc spieszcie, słuchajcie, z pomocą z wszystkich okręgów, aby wzmocnić można maksymalnie tam ekipę prowadzącą ten event w sobotni. A teraz zobaczcie, co nam wysłał tutaj Janek a propos tego, co tam będzie między innymi wystawione. Święto, ale praca musi być, bo mało czasu. Koledzy, pomocy, może wcześniej przyjedziecie, może w piątek. Trzeba to przewieźć na miejsce. Trzeba rozstawić. No, teraz tylko umocować do lawety, żeby nie spadło. I na miejsce zgromadzenia. Mam nadzieję, że będzie pogoda. I że frekwencja będzie dobra, zwłaszcza wśród siewców. Zapraszam was, koledzy, pomóżcie. Musimy działać, musimy zrobić show. Koledzy i koleżanki, oczywiście zapraszamy do pomocy dla Janka i do Bielawy, słuchajcie, wybieramy się. No, myślę, że tutaj wielkie gratulacje i podziękowania za wysiłek, który Janek to włożył i przygotował te wszystkie materiały. Tam są tony, podobno ulotek, tony materiałów, które będziecie rozdawać mieszkańcom. Ja też bym się chciał bardzo dołączyć do tych podziękowań, bo jak to dzisiaj zobaczyłem, to aż tak sobie pomyślałem, wow, nie, że ktoś wkłada tyle wysiłku, żeby popchnąć tą sprawę do przodu. I panie Janku, ze szczerego serca, z samego dna dziękuję, naprawdę. Tak. I tacy są właśnie siewcy, słuchajcie, nie gadają na kanale i nie mówią, co mogłoby być, tylko po prostu biorą się do pracy i robią. Tylko w ten sposób możemy Polskę zmienić, po prostu pracując, a nie opowiadając w nieskończoność, słuchajcie, dyrdymały.
Ale właśnie do dyrdymałów chciałem tutaj przejść w tym momencie, bo pojawia się taki, tu jest jedno pytanie, ja go zadam, ale oczywiście będę chciał, żebyście potem wydzwonili z tymi pytaniami, ale postanowiliśmy z Danielem odpowiedzieć na jedno takie pytanie, które pojawia się i to z ust, bycie podobno bardzo utytułowanych osób, a mianowicie to, że ja wiem, że macie tego już dość może na naszym kanale, ale może ktoś to ogląda pierwszy raz, a może ktoś to udostępni i będzie oczekiwał odpowiedzi na to pytanie, bo taki zarzut jest, że demokracja pryncypialna nie jest demokratyczna, ponieważ pomiędzy narodem a Sejmem jest osoba fizyczna jakaś. Ja tej nie widzę, słuchajcie, czytałem demokrację pryncypialną tyle razy i znam ją przynajmniej od dobrych 5 lat i nic takiego nie zauważyłem, ale może Daniel tutaj doprecyzuje albo odpowie, żeby tutaj tak jasno rozwiać, chociaż ja nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens odpowiadać po raz enty na to samo pytanie, bo co dają odpowiedzi Danielu, jak ktoś, druga strona nie chce ich tych odpowiedzi słuchać, nie? No tak, ja z drugiej strony nas przywołuję do jakiejś konfrontacji gdzieś tam pół godziny wcześniej, że gdzieś tam będzie i że przyjedźcie, skonfrontujmy się, rozmawiajmy i tak dalej, albo chcę wchodzić w konfrontację z jakąś Bogu ducha winną osobą, próbując ją zakrzyczeć i próbując, nie wiem, dojść do żeby zwyciężyć w takiej konfrontacji z kimś. Na nasze argumenty się nie chce odnieść i udaje, że nie słyszy, nie wie i powtarza jak zaklęty cały czas kółko to samo. No ale co się dziwić, no dzięki temu może cały czas to powtarzać, bo jakby się musiał odnieść do naszych argumentów, no to albo musiał zmienić retorykę, albo coś wymyślić sobie coś nowego, jakiś nowy zarzut. A tak to może powtarzać w kółko to samo, no i też z tego można łatwo wnioskować, że chyba na tym najbardziej zależy, żeby ludziom włożyć jakieś takie hasełka na zasadzie, że to jest niedemokratyczne, albo że to jest takie, to jest jakieś śmakie i tak dalej, bo to już jest chyba kolejna odsłona i kolejny pomysł na to, jak próbować jakąś łatkę demokracji pryncypialnej przykleić. Natomiast jeżeli chodzi o ten kwestię tego demokratyczności, czy też jego i braku, albo zacznę od tego princepsa całego, czy ta prezydenta, żeby było łatwiej ludziom zrozumieć, którzy są nowi. Jeszcze jedna rzecz, dodam do tego pytania, bo pytanie na czacie jeszcze jest jedno, to ja może tak rozszerzę to pytanie, ponieważ tutaj Leszek się pyta, pytanie do Daniela, niech raz na zawsze zamknie temat Daniel, niedemokratycznego systemu DP i niech wyjaśni różnicę między dzisiejszym prezydentem a princepsem, bo kanały zaprzyjaźnione to nam podobno zarzucają. To zaprzyjaźnione to albo w cudzysłowie, albo taki sarkazm ze strony tam osoby pytającej. No to natomiast okej. Okay. Rola princepsa, tego odpowiednika prezydenta, bo ta nazwa jest tylko i wyłącznie dlatego tam umieszczona jako inna niż ludzie do tej pory tam znają z powszechnego obiegu, bo to jest odpowiednik prezydenta po prostu. Jest tylko i wyłącznie z tego względu, aby zmusić ludzi do myślenia i żeby nie patrzyli na tą funkcję tej pierwszej osoby w państwie przez pryzmat wyobrażeń, które mają na temat właśnie prezydenta, czy tam jakby premiera, czy jakkolwiek by nazwać głowę państwa. I to jest zabieg właśnie celowy, gdzie jest napisane w przedmowie, w demokracji pryncypialnej na pierwszej stronie, czy na drugiej, bo pierwsza jest tytułowa, więc jest to stricte zabieg celowy i tamto właśnie też wyjaśniam, że to jest celowo użycie takiego słowa, żeby takiej nazwy na głowę państwa, żeby to podkreślić, że ta postać, ta funkcja ma trochę inne zadanie niż to, co nam się może wyobrażać na temat prezydenta. No i przede wszystkim w demokracji pryncypialnej jest ścisły rozdział pomiędzy władzą wykonawczą a ustawodawczą i władza wykonawcza należy do prezydenta, czyli do tego princepsa. I tak naprawdę, a rolą rządu nie jest tak, jak na przykład mamy to obecnie, że jak jakaś partia rządząca wygra wybory, to obsadzi swoimi ludźmi te ministerstwa, a potem zmieniają sobie politykę państwa wedle własnego uznania, tylko zadaniem rządu jest egzekwowanie i zarządzanie, administrowanie i egzekwowanie tych poleceń, które dostają z Sejmu od posłów, czyli ministerstwa same w sobie nie projektują i nie narzucają polityki państwa, tylko mają zarządzać i administrować tymi resortami. I jeśli na przykład w Sejmie powstanie jakaś ustawa, tak jak na przykład teraz się tam pani Nowacka dorwała do Ministerstwa Edukacji, zaczyna zmieniać program i tak dalej według własnego uznania, bo jest raz panią ministrą, no to na przykład takie polecenie musiałoby wyjść z Sejmu. Czyli w Sejmie musieliby uchwalić, że takie i takie zmiany są zarządzone przez posłów. Idzie to do Sejmu i tam do ministerstwa i wtedy takie ministerstwo ma to zrealizować. Jeżeli chodzi o tą rolę pośredniczącą, bo to jest ten zarzut, że tam między Sejmem a ludem jest prezydent, czy ten princeps, nie?
to też jest taka stricte bardzo spłucona manipulacja ze strony tego pana, co to głosi, bo demokracja pryncypialna zawiera takie dwa elementy władzy i współrządzenia, gdzie obywatele mogą albo współrządzić wraz z parlamentem, wraz z posłami, ale też mogą współrządzić wraz z tym princepsem. Więc jeżeli na przykład by się okazało, że ten parlament jest jakiś zły i nam się nie podoba, no to obywatele mogą też współrządzić razem z princepsem. I do tego służą te cztery tryby ustawodawcze, które są zawarte w demokracji pryncypialnej. Więc to nie jest tak, że on stoi pomiędzy, tylko to jest po prostu kolejna możliwość, aby obywatele mogli realizować swoją wolę. Przy czym każdy z tych polityków, czy to poseł, czy ten princeps, może być w każdej chwili odwołany. Więc tu nie ma nic takiego, że jest jakiś wartownik, który strzeże i nie pozwoli. To jest bardziej na zasadzie bezpiecznika, który ma dbać o to, żeby się państwo nie wykoleiło i nie wywróciło na plecy. Bo tak na przykład dzisiaj obecnie w myśl referendum obywatele nie mogą decydować o takich sprawach jak obronność, wydatki, podatki i chyba tego typu, takie bardzo newralgiczne rzeczy. Na takie tematy obywatele nawet nie mogą zorganizować referendum. A w demokracji pryncypialnej mogą robić referendum na dowolną, w dowolnej kwestii i w dowolnej sprawie. No i tutaj w związku z tym, że nie jesteśmy samotną wyspą na środku Pacyfiku, i tak samo są tutaj obce służby na terenie naszego kraju i są, też musimy sobie zdawać sprawę, że służby to nie są troskliwe misie, tylko że tam naprawdę są różne mroczne rzeczy, których nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, które się tam odbywają. I poważne państwo powinno mieć swój wywiad i kontrwywiad i wywiad rozsiany w innych, przynajmniej sąsiednich państwach, więc mogą być takie sytuacje, o których nie można powiedzieć publicznie. Ale na przykład ta głowa państwa jest o tych rzeczach poinformowana i na przykład gdyby była taka sytuacja, że obywatele, jacyś politycy prą z jakąś inicjatywą, żeby ją przepchnąć i uchwalić, a na przykład ta głowa państwa ma wiedzę, że doprowadzi to do katastrofy i że może to nawet jest ingerencja obcych służb na naszym terenie, no to mógłby się w takie referendum wtrącić i to wtrącenie polega jedynie na tym, że ma 33% wartości jakby mocy swojego głosu nie z całości społeczeństwa, tylko z tych ludzi, którzy biorą udział w referendum. Czyli jeżeli weźmie tam milion obywateli w referendum, no to on ma tą tylko 1/3 z tego miliona, więc bo referenda w demokracji pryncypialnej są bezprogowe i obligatoryjne, więc to się tyczy tylko tych, co wzięli udział w referendum. Oprócz tego ten princeps, jeżeli chciałby się nawet wtrącić ze względu na to, że na przykład wie, że decyzja, którą mogliby ludzie podjąć, może doprowadzić do katastrofy, albo, bo to też niekoniecznie muszą być takie rzeczy związane z obcym wywiadem w Polsce, no, na przykład jakiś populizm na zasadzie likwidacja podatków, czy tam po milionie dla każdego, bo to już wielokrotnie ten przykład podawaliśmy. Więc gdyby była taka sytuacja, no to ten princeps może się wtrącić, ale musi to zrobić w ciągu pierwszych 7 dni. Więc bo referendum w demokracji pryncypialnej trwa 1 miesiąc, więc gdyby obywatele bardzo chcieli, to mają jeszcze 3 tygodnie na mobilizację i z łatwością, jeżeli bardzo by chcieli, to mogliby takie głosowanie referendalne przeważyć, co też widać po tych poprzednich referendach, które miały miejsce w Polsce, że gdy jest to w naszym interesie polskim i obywatele są tego świadomi, to wyniki tych głosowań referendalnych są w granicach 90% paru. No bo no jednak no nie jesteśmy na tyle głupi, żeby głosować przeciwko własnemu interesowi. To jest, co jeszcze? Oprócz tego jeszcze jest kwestia tych czterech trybów ustawodawczych i na przykład tutaj też warto podkreślić, że referendum w demokracji pryncypialnej nie odbywa się tak w taki sam sposób, jak się odbywa aktualnie, czyli na przykład, że jest jakieś pytanie referendalne, i na które my mamy odpowiedzieć, a potem dopiero ci politycy będą się zastanawiać, co z tym fantem zrobić. No bo jak popatrzymy na referenda, które miały miejsce w poprzednich latach, no to na przykład, to jest mój ulubiony przykład, pan Komorowski, jak sobie zrobił referendum, to zapytał, czy jesteś za utrzymaniem finansowania partii z budżetu państwa. No i na takie pytanie raczej byśmy wszyscy odpowiedzieli, że no nie jesteśmy za takim modelem, bo nie chcemy, żeby
partie były finansowane z budżetu państwa. No ale nie jest powiedziane, co będzie w zamian tego. Więc oni, bazując na tym, mogliby sobie potem napisać ustawę i powoływać się na to, że obywatele przecież wypowiedzieli się w referendum, że chcą, żeby było inaczej, no bo to nie robi nic więcej niż to, że my określamy, że chcemy, żeby było inaczej. Tylko to inaczej potem jest dopiero określane przez polityków. I oni by sobie mogli zrobić ustawę, że politycy mogą w czasie kampanii czy tam w różnych momentach być sponsorowani przez biznes, przez lobby korporacyjne. I mogliby sobie coś takiego zrobić, a potem by mówili, że lud zdecydował w referendum, oni się słuchają demokracji i tak dalej. Więc taki rodzaj referendum, jaki mamy obecnie, no nie oddaje w pełni demokratycznej woli obywateli. A w demokracji pryncypialnej jest tryb ustawodawczy, który dotyczy się inicjatywy obywatelskiej i w tym ciągu to obywatele ściśle określają, jaka ma być hierarchia pryncypiów, czyli tych wytycznych danego projektu ustawy, i albo taki projekt inicjatywy ustawodawczej przejdzie przez w ramach tego trybu obywatelskiego i zostanie uchwalony w tym trybie obywatelskim, albo jeżeli na przykład byłby opór ze strony Sejmu, Senatu lub Princepsa, czyli tego prezydenta, no to wtedy może być jedynie przekierowany pod referendum, nie może być zablokowany przez żadną z tych trzech ciał, Sejm, Senat, Prezydent, tylko ewentualnie mogą to dać pod referendum. I to pokazuje też wyższość tych proponowanych innych zawirowanych rozwiązań, bo tutaj obywatele mają wpływ na tworzenie projektu ustawy w całości, a nie mamy pokazywany jakiś projekt, jest nam potem stosowana nas propaganda i jesteśmy jakoś ukierunkowani, na co mamy zagłosować, i mamy wybrać jedno rozwiązanie bądź drugie już zrobione przez jakąś grupę interesów. To my określamy, jak ten projekt ustawy ma wyglądać, a dopiero później on trafia do pod referendum. No, nie ma nic bardziej demokratycznego, nie istniało nigdy wcześniej na świecie, w żadnym systemie, żeby obywatele ściśle mogli określić zawartość tego projektu ustawy. Więc to nie jest tylko kwestia, czy oni zagłosują w referendum za opcją A czy za opcją B. Oni mogą określić opcję A, opcję B, opcję C i tak dalej. Więc powiedzmy. Ale może niektórzy mają jakąś taką tutaj wyobraźnię albo taką fantazję, że uważają, że w ogóle cały proces tworzenia ustawy będzie się odbywał, wiesz, w społeczeństwie, nie wiem, jakimś magicznym sumptem. Oni sami ustalą, wiesz, tę treść tej ustawy i tak do końca dają taki już ideał po prostu. Znaczy ten jegomość, który tutaj nas atakuje pod tym kątem, to on uważa w tej jego magicznej propozycji, która ma tu Polskę uratować, że to będzie potem w polskich mediach narodowych, które będą już polskie i patriotyczne, tam będą eksperci i oni będą nas przekonywać, za czym warto głosować, nie? W sensie, czyli będą te projekty zrobione przez jakąś grupę, a potem nam będą propagandą czy też edukacją wkładać do głowy, na którą z opcji powinniśmy zagłosować. Więc no, tamten model jest niewiele różniący się od obecnego, a to, co my proponujemy, no, upodmiotawia wszystkich obywateli i te projekty ustaw są wypadkową woli wszystkich obywateli. Bo nawet jeżeli będzie, załóżmy, jest jakaś inicjatywa, obywatele mogą proponować pryncypia i teraz ludzie o różnych światopoglądach, czy to lewacy, prawicowcy, centryści, każdy jeden może zagłosować na te pryncypia, które według niego uważa za ważne. I potem mamy stworzoną tą hierarchię pryncypiów zgodnie z wolą wszystkich obywateli. I ten projekt ustawy, który potem z tego powstaje, jest wypadkową woli tych wszystkich obywateli, którzy wzięli w tym udział. Więc no, nie było nigdy wcześniej nic bardziej demokratycznego. Tutaj Monika się pyta na czacie, ale wytłumaczcie, bo ja na przykład piszę, nie chcę pisać ustaw. Ale to nie trzeba pisać ustaw, bo w ramach demokracji pryncypialnej jest taka instytucja jak Trybunał Koronny i to ich zadaniem będzie napisanie projektu ustawy na podstawie hierarchii pryncypiów, którą my jako obywatele sobie określimy. Czyli my na przykład mamy ten postulat, tą inicjatywę, określamy te pryncypia, oddajemy poparcie za tymi pryncypiami, tworzy nam się hierarchia tych pryncypiów zgodna z naszą wolą, a potem jest przekazane do Trybunału Koronnego, którego zadaniem jest napisanie projektu ustawy na podstawie hierarchii tych pryncypiów. I potem dopiero ten Trybunał Koronny, że tak powiem, wypluwa
projekt ustawy oparty na tych hierarchii pryncypiów i on dalej jest już uchwalany i przechodzi dalszą ścieżkę. Więc my nie musimy pisać tego projektu ustawy, nawet politycy nie muszą pisać projektów ustawy, tak jak się to teraz odbywa, że na przykład politycy mogą sobie na kolanie czy tam w zaciszu jakiegoś pokoiku napisać jakiś projekt ustawy i następnego dnia go przepychać, albo mają jakieś lobby, może przynieść ustawę, albo zostanie przetłumaczona z niemieckiego i zostanie zaproponowana w polskim Sejmie, żeby coś takiego przegłosować. I nie ma takiego ryzyka, że będzie w polskim Sejmie przepychana ustawa, która nie jest zgodna z naszym interesem. Poza tym w takiej ustawie, gdzie jest kilkaset stron, gdzie są tony zapisów, odsyłanie do innych projektów, do innych ustaw, to jest nawet trudne do czytania, żeby się w tym rozczytać, bo jeżeli ktokolwiek kiedyś próbował przeczytać jakąś ustawę, no mnie na przykład bardzo drażni, jak czytam jakiś projekt ustawy i nagle w nim jest odesłanie do innej ustawy. To się ciężko czytać, żeby to zrozumieć w pełni. Już dokończę. I w ramach demokracji pryncypialnej nawet ci posłowie nie muszą pisać tych projektów ustaw, oni się na tym nie muszą znać, no bo język prawniczy, żeby to zakodować, zapisać, no to też wymaga pewnej umiejętności i powagi podejścia. Tylko oni też głosują za tymi pryncypiami, a potem my to też możemy korygować i możemy zagłosować nawet inaczej niż nasz reprezentant. Jak ten poseł na przykład zadecyduje za czymś, my możemy wyciągnąć telefon w aplikacji i zmienić, napisać jego decyzję i to też potem wpływa na tą hierarchię pryncypiów. Ja może się odniosę do tej pseudokonkurencji, bo nie wiem dlaczego my ją w ogóle nazywamy konkurencją, czyli ten kanał kiedyś zaprzyjaźniony. To nie jest żadna konkurencja, bo ten człowiek absolutnie nic nie robi, nic nie buduje, poza tym, że lokuje produkcję podczas audycji mówiące o jakichś tam zmianach ewentualnych w państwie polskim. Ale jedna rzecz, słuchajcie, co mnie bardzo ciekawi, bo tutaj czata waszego oglądam i zaraz zadam pytanie od Oli tobie, ale oglądam czata i no wiemy, że pan Jacek Wilk występuje u pana Endy Chońskiego ostatnio, znaczy u Endy Chońskiego, bo my jesteśmy na ty. I ja mam takie pytanie do was, słuchajcie, może wy zadacie pytanie podczas tych audycji, jak to jest, że wcześniej na kanale Endy Chońskiego występował Artur Lalak, pan Artur Lalak, bo z nim to nie jestem na ty, występowała pani Monika Cichocka, występował pan doktor Jaśkowski i Endy Choński kpił z demokracji niepryncypialnej, ale kpił również z demokracji bezpośredniej. Pokazywał na przykładach chociażby pana Artura Lalaka, jaka to jest w ogóle niemożliwa rzecz, że to jest za duże państwo Polska i tak dalej. Pan doktor Jaśkowski powiedział, że kpił z demokracji bezpośredniej, że ona była gdzieś tam u jakichś wikingów i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jak to się ma do takiego wielkiego nagle entuzjazmu w stosunku do pana Jacka Wilka? Przepraszam, co ci ludzie tak naprawdę robią w kwestii demokracji, chociażby bezpośredniej, już nie mówię, że pryncypialnej, chociaż widzę tak samo jak i wy, że pan Jacek Wilk wiele rzeczy przemyca z demokracji, również pryncypialnej i opowiada o tych rzeczach. No bardziej zbliżone są to do rzeczy, do demokracji pryncypialnej niż demokracji bezpośredniej. Niemniej jednak kolejna, słuchajcie, informacja. Zauważcie jedną rzecz, że ta alternatywa, ta, która jest niby po naszej drugiej stronie, a dzisiaj chyba ja to jasno mogę powiedzieć, że są to nasi wrogowie. No, ten kanał jest absolutnym wrogiem naszym i to takim wrogiem numer jeden. Ostatnio zaczyna mówić, że to nie są jakieś, słuchajcie, opatentowane rzeczy, że to nie jest jakiś projekt Daniela Jabłońskiego, przecież każdy może z tego stosować, to już dawno było. Nie, nie było tego dawno, tego nigdy nie było, panie Jerzy Zięba, tego nigdy nie było. Jeżeli pan chce tak naprawdę manipulować ludźmi i mówić o e-votingu, który ma nic wspólnego, nie ma z cyfrową aplikacją demokratyczną, może ktoś to łyknie, ale to trzeba być naprawdę o bardzo małym ilorazie inteligencji. Ale po co to mówię, żebyście zwrócili uwagę, że przekierowana jest cała ta uwaga na te rozwiązania, które my podajemy, ale one już tak jak gdyby pomijają tutaj całą sferę Siewców i Daniela Jabłońskiego, ale chcą tak jak gdyby zrobić to samo, pomijając w ogóle te wszystkie tutaj historie, które się wydarzyły przez lata. Nie wiem, czy masz takie wrażenie. Wiesz co, nawet w czasach, kiedy ty nagrywałeś z panem Ziębą, to jak się pojawił temat demokracji pryncypialnej, to pan Zięba też mówił, że to samo, to prawie to samo, to...
No tak. No to jak prawie to samo, no to wiesz, to... Wiesz, oni mają duży problem tam w tamtym obozowisku, no bo w sytuacji, kiedy, wiesz, no ty zrobiłeś ten Firgoajt, jak to tam pan Ziemba określa, no to im się tak troszeczkę tyłki zapaliły, no i był problem, no bo, wiesz, to co proponuje demokracja pryncypialna, no przewyższa i bije na głowę wszystkie te ich brednie z dwoma kreskami i tak dalej, nie? Więc tak ewidentnie było widać w tamtym czasie, że oni próbują jakby utopić temat. W sensie tej demokracji bezpośredniej, no bo wiedzieli, że to już przestanie im służyć i że to, co jeżeli wcześniej próbowali to kontrolować, no to teraz już nie będą w stanie i że tutaj ci ludzie, którzy byli zebrani wokół demokracji bezpośredniej wcześniej, której na tym okręcie też ty byłeś, no że jak im się pokaże dokładnie rozwiązania z demokracji pryncypialnej, no to pójdą w tym kierunku. I przez to, moim zdaniem, w tamtym czasie, kiedy byli ci wikingowie i tak dalej, no to chodziło bardziej o utopienie tematu i wyśmianie demokracji bezpośredniej, no bo oni musieli sobie zdawać sprawę, że to może nam przysłużyć, a oni zrobili nam przysługę, no bo ukierunkowując ludzi w ten kanał demokracji bezpośredniej, kiedy im się pokaże demokrację pryncypialną, która jest dużo bardziej bezpośrednia w wielu aspektach niż te dwie kreski pana Ziemby, no to ci ludzie automatycznie, jeżeli tylko użyją rozumu, no spodoba im się ten projekt i pójdą w to. A tego nie chcą, żeby demokracja pryncypialna zyskiwała zwolenników. Więc moim zdaniem tutaj o to chodziło w tym przedsięwzięciu, żeby topić demokrację bezpośrednią jako tako. Później po działaniach pana Ziemby i robienia takiego kontrastu i takiej wojenki próbowania stworzyć pomiędzy nami, teraz jednak są za demokracją bezpośrednią i jednak próbują tych ludzi sobie tam jakoś utrzymać, nie? Więc no, oni tam mają duży problem do zgryzienia, no bo z jednej strony nie mają szans w kontekście na argumenty i na to, co oferuje demokracja pryncypialna w stosunku do tego, co oni robią i oni chcą tych mechanizmów, które są w demokracji pryncypialnej, bo to widać choćby o tym odwołaniu posła, o wymiernej ordynacji wyborczej z demokracji pryncypialnej. Oni mają, pan Ziemba ma to samo w tych jego populistycznych hasełkach, tylko nie mówi, jak to zrobić. Bo nie mówi, jak zrobić, żeby odwołać posła, nie mówi, jak zrobić, żeby ordynacja wyborcza była sprawiedliwa i żeby każdy mógł głosować. U mnie w demokracji pryncypialnej jest to ściśle określone i napisane już od lat. A on tylko ma hasełko. No ale wolą narodu to on wszystko może zrobić, nie? I teraz, no i mają problem tego typu, że chcą tego, co my proponujemy, tylko nie mogą tego robić w tak oczywisty sposób. Tak, więc stają na uszach, stosują różne jakieś kombinacje i jakieś no naprawdę akrobatykę taką, żeby próbować stanąć szpagatem i połapać to jakoś. Widzą, że są na przegranej pozycji tutaj, jeżeli chodzi o, wiesz, o rozwiązania chociażby, nie? No tak, tak, tak. No. I próbują jakoś te rozwiązania przemycić do siebie i powiedzieć, że to są takie uniwersalne jakieś rzeczy, które można po prostu samemu do nich dojść, tylko że akurat wcześniej do tego nie dochodzili. Ale ty mówiłeś o tym, że oni chcą zachować jakichś swoich ludzi, tylko że to jest moim zdaniem pewne takie nadużycie, bo oni nie mają żadnych ludzi poza widzami na kanale, którzy widzowie służą im tylko i wyłącznie do tego, aby kupować produkty tam jakiekolwiek. Bo jeden i drugi pan podhandlują tymi produktami, no i dla nich to jest najprawdopodobniej źródło utrzymania. Dlatego słuchajcie, że mówimy o rozwoju jakiegokolwiek, tutaj nie wiem, ruchu, który miałby cokolwiek w Polsce zmienić, no to przecież bez struktur, bez ludzi w terenie, to jest jakaś mrzonka, to jest w ogóle jakaś iluzja i jakaś bajka po prostu z tysiąca i jednej nocy, bo co to ma być w ogóle? Jakich ludzi utrzymać? Czyli tych, którzy ewentualnie jeszcze nie uciekli z kanału, Dania, albo to tylko chyba o to chodzi. Znaczy, wiesz co, taką masą ludzi, którzy nie są zjednoczeni, to jest takie trochę w sumie w dalszym ciągu dzieli rządź, nie? No bo jak masz zatomizowane jednostki, które nie są, wiesz, jakoś tak zespolone w jakiejś formie działania, to takimi ludźmi, takiej postaci jak pan Ziemba jest łatwiej sterować. Wiesz, bo on tam rzuci hasło, dlatego on też by nie chciał, żeby struktury powstawały, no bo potem przy jakichkolwiek akcjach już poważnych, jak jakieś struktury powstaną, to te struktury z reguły mają jakąś hierarchię, jest jakiś lider, który ma tam jakieś swoje zdanie i który może na przykład mówić tym ludziom, którzy są wokół niego, że ej, proszę państwa, zróbmy tak i tak, bo to jest w naszym interesie. I wtedy taki człowiek, który sobie siedzi w internecie, już nie ma takiego przełożenia, żeby sobie rzucić hasło i żeby tysiące ludzi to podchwycili. Zresztą tam, no, tych tysięcy ludzi to tam nie ma, bo tam widać zresztą, jakie są wyświetlenia.
No ale to ponoć tobie maleją wyświetlenia, tak. A nie jemu. Chociaż no, wystarczy tylko wejść i zobaczyć, więc to jest zabawne, no ale... Ale nawet te cyferki 100-150 osób idzie przekuć, słuchaj, w dziesiątki tysięcy, w setki tysięcy w ogóle, wiesz. No wiesz, no są chińskie farmy troli, nie? To tam kosztuje parę dolarów i możesz sobie dobić wyświetlenia, nie? Więc wiesz, no cuda nie widy, ale... No. Ja tu mam pytanie no, wiesz... od... No dobra, to jeszcze, no to dokończę. Nie, śmiało. No. Mam pytanie od Oli. Pytanie tak brzmi. Powiedzmy, że mamy demokrację pryncypialną w Polsce. Wciąż należymy do Unii Europejskiej. Czy możemy odwołać europosła? Czy wymaga to jakichś dodatkowych regulacji pomiędzy Polską a Unią Europejską? No, nie wiem, jak wyglądają przepisy odnośnie europosłów, ale podejrzewam, że je narzuca Unia Europejska, bo wiem, że w tych zapisach o europosłach to nawet mógłby startować z Polski ktoś, kto nie jest Polakiem, ale mieszka w naszym regionie. I to jest... I podejrzewam, że tu już są narzucone przepisy przez ze strony Unii Europejskiej. Więc w takiej sytuacji, no to jeżeli na przykład byśmy napisali nową konstytucję dzięki tej aplikacji, no bo ta aplikacja między innymi pozwala napisać projekty ustaw obywatelskich, moglibyśmy rozpocząć pracę nad obywatelską konstytucją i gdybyśmy na przykład zapisali sobie coś takiego w polskiej konstytucji, no to w dalszym ciągu mamy wyższość prawa polskiego nad wyższość konstytucji nad prawem europejskim, więc wtedy no musielibyśmy albo... No to by się już trzeba było zapytać kogoś, kto się zna na prawie europejskim tak naprawdę, żeby to precyzyjnie na to odpowiedzieć. Natomiast jestem dość tak na chłopski rozum przekonany, że musielibyśmy to uregulować z Unią Europejską. Tylko że jeżeli na przykład byśmy chcieli coś takiego zrobić, to nawet moglibyśmy zrobić inicjatywę u nas w Polsce, żeby nasi posłowie, europosłowie przedstawili ją w Europarlamencie. Albo moglibyśmy zrobić inicjatywę, która by, bo tam jest 7 osób wymaganych do założenia inicjatywy do tej unijnej, żeby wyregulować właśnie te zapisy odnośnie tego, w jaki sposób europosłowie mają być wybrani. No obstawiam, że raczej na pewno trzeba by było się z tym trochę poszarpać, no ale myślę, że jakbyśmy chcieli tego, no to mielibyśmy narzędzia, żeby móc to wymóc na nich. Znaczy wiesz, ja mi się zawsze wydawało, że skoro to jest nasz przedstawiciel naszego państwa, no to dlaczego mam go nie mieć prawa wymienić na przykład na innego, skoro uznam, że on już nie spełnia swojej roli albo... Znaczy wiesz, no... Wiem, że regulacje niekoniecznie muszą temu odpowiadać, nie? Takiemu. Wiesz, podejrzewam, że to narzuca nam Unia Europejska, bo ten zapis o tym, że obywatel innego kraju, ale wystarczy, że mieszka u nas na naszym terenie i może startować u nas z Polski, wiesz, z jakiegoś okręgu do wyborach do Europarlamentu, no to podejrzewam, że to nie jest wymysł naszych polityków, tylko że to zostało narzucone przez Unię Europejską. Więc obstawiam, że wszelkie regulacje i przepisy dotyczące eurowyborów są narzucone przez Unię. Natomiast no, gdybyśmy mieli demokrację pryncypialną i bylibyśmy w Unii Europejskiej, to moglibyśmy użyć tej aplikacji, tych mechanizmów, które tam mamy, aby móc swoje inicjatywy formułować i wymuszać procedowanie ich w górę, aby taką inicjatywę popchnąć do Europarlamentu. Albo jako inicjatywa obywatelska, albo przez naszych europarlamentarzystów. Mhm. Nie, albo możemy to zapisać w konstytucji i wtedy potworzymy konflikt prawny, bo jakbyśmy to mieli zapisane w konstytucji, no to pojawiłby się konflikt pomiędzy prawem europejskim a prawem polskim i wtedy i tak musielibyśmy to rozwiązać, więc no, nawet gdyby wyniknął problem, no to możemy za pomocą tej aplikacji, tych mechanizmów, które są zawarte w demokracji pryncypialnej, rozwiązać ten problem na naszą korzyść. Tak, dobra, słuchajcie, tutaj już są... prośby o udostępnienie telefonu, to już to robimy, słuchajcie, możecie dzwonić. Od tego momentu jest linia uruchomiona. Prosimy o pytania ewentualnie do tego projektu Demokracja Pryncypialna. Ja tutaj chciałem wam też powiedzieć, że mamy już tłumaczenie na język niemiecki, angielski. Wczoraj dostałem informację, że jest duża szansa, że pojawią się osoby, które przetłumaczą Demokrację Pryncypialną na język włoski i albański. Tak więc dzieje się, słuchajcie, mam nadzieję, że te nasze grupy, te nasze kluby, które są poza granicami kraju, będą właśnie szerzyć już w językach ojczystych tych państw ten projekt, bo to będzie kolejny taki, można powiedzieć, bardzo wielki cios dla obecnej Unii Europejskiej i dla tych obecnych tam, powiedzmy, eurokratów, którzy
zasiadają niektórzy niewybieralni i uważają, że cały czas będą tutaj już, wiecie, te swoje stołki grzali i nikt ich sam to nie wykurzy. Jak to się ruszy, słuchajcie, w innych... Mamy telefon, słuchajcie. No witamy cię serdecznie, o, Mirku. Jestem pierwszy. Cześć. Cześć. Cześć Daniel, cześć Bogdan. Witam. Cześć. Ja mam jedno pytanie, takie, które mnie nurtuje już od kilku dni i obiecałem sobie, że jak będzie program Daniel z tobą, to je zadam. Powiedz mi, co się dzieje, co się zadzieje z pieniędzmi, kiedy nie osiągniemy tej kwoty wymaganej na aplikację? Ze zrzutki, rozumiem. Tak, tak. No to... Pod tą kwotą. No jeżeli zrzutka zostanie zamknięta, no to te pieniądze zostaną zwrócone do tych, którzy wpłacili. Aha, a nie można je przedłużyć? Można, znaczy można było na pewno, bo ja już ją kilka razy przedłużałem, bo ona od 6 lat tam wisi, więc no od 2018 roku, od sierpnia. No, okay, więc ja już dobra, tam... ale jesteśmy w stanie przedłużać dalej, no bo wiesz, no, w końcu wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że tak, no, no, chociaż to, teraz mam zablokowane możliwości jakiekolwiek, znaczy tam w sensie ludzie mogą wpłacać, tylko że okazało się, że w regulaminie zrzutki jest tak, że jeżeli cel zrzutki jest powyżej 150 tysięcy i uzbiera się powyżej 20 tysięcy, to trzeba im przedłożyć cały kosztorys i tak dalej. No i w tym momencie dostałem maila od nich jakiś czas temu, że no, że zrzutka sobie istnieje, ale że muszę im przedstawić kosztorys i tak dalej, więc znaczy nie zmienia to nic, bo po prostu ten kosztorys im muszę dać, tylko też tak się trochę drapię po głowie przy tej okazji, że ja w sumie wiele rzeczy chciałem zrobić własnym sumptem, nie? I żeby jak najbardziej to zrobić oszczędnie i tak dalej, a tutaj oni chcą paragonów i rachunków i to jest takie, że moim zdaniem trochę marnotrawienie pieniędzy, bo wiele rzeczy jestem w stanie zrobić sam albo przykombinować tak, żeby to zrobić jak najtaniej, a tutaj jednak oni oczekują paragonów i faktur, nie? Więc... Ale to co, ty możesz przedstawić im... Tak, tylko że na razie... To zrobisz sam we własnym zakresie, tak? No chyba, no oni chcą teraz kosztorysu ode mnie, więc dopóki tego kosztorysu nie przedstawię im, no to ta zrzutka teoretycznie jest tak zablokowana, że ja bym tam nawet złotówki nie mógł stamtąd wypłacić, ale ona działa dalej, ludzie mogą wpłacać i tak dalej. No ja ten kosztorys im jakiś przedstawię, bo no muszę, tylko że podejrzewam, że też się zmieni, może się zmienić kwota, bo ta 500 tysięcy to było takie pi razy oko w sumie określone i to 6 lat temu, więc podejrzewam, że biorąc pod uwagę tą PiS, inflację i te wszystkie inne perypetie i ten, no to ta kwota może być większa, więc to też takie... Powiedz mi, czy istnieje takie zagrożenie, że załóżmy, że no kwota będzie się zbierała dalej, ty no po prostu nie będziesz miał do tego dostępu i to zniknie. Pieniądze zniknie, to się przejmie. Jest taka obawa, czy nie? Bo wiesz, ja już się z różnymi rzeczami spotkałem, wszystko było pięknie, ładnie, pieniądze ginęły i nie było winnych. Wiesz, o co chodzi, nie? Bo znaczy, to no, zrzutka jako... pewnych doświadczeń, nie? Nie, no zrzutka jako taki, ona jest dość dużą platformą, więc tam raczej nie ma szans, żeby coś takiego się stało, żeby zrzutka się zawinęła i tak dalej, żeby zniknęła, albo żeby były takie przypadki, że tam jakieś zrzutki były blokowane, tak jak nie wiem, tam chyba u pana Brauna, czy jakieś inne były zrzutki. To było takie, ze względów prawnych, bo tam była zrzutka odrobiona na jego jakieś tam kary, które miał zapłacić, czy coś takiego. Tak, ale wtedy zrzutka na przykład, nawet jak zamykała taką zrzutkę, no to wracała pieniądze tym ludziom, którzy wpłacili. No i na tym się kończyło. No nie było sytuacji chyba nigdy takiej, żeby zrzutka zabrała sobie pieniądze, zlikwidowała zrzutkę i po temacie. Więc... Nie, to było złodziejstwo po prostu, to jak? No ale co, dziwicie się, że ja się pytam w tym kraju złodziejstwo, bo takie rzeczy... Mirek, a ty kreuj, że wiesz, jakie w ogóle się pieniądze nie zbierze w ogóle, co to w ogóle za pomysł w ogóle? Ale tam nie ma polityków, to jest prywatna firma, tam nie ma polityków, to może tam nie zniknie nic, to nie są dary dla powodzian, że ktoś się tam posępi na to. Dobra, to tylko tyle chciałem zapytać, nie zabieram czasu i tego. I dobra, na razie, pozdrawiam. Dzięki, Mirku. Pozdrawiam. Hej. Tak więc, no cóż, tu jeszcze było pytanie chyba, czekaj, jeszcze jakieś jedno a propos zrzutki. O, tu takie coś jest. Zajc pyta, czy Daniel się nie obawia, że po osiągnięciu kwoty już zrzutka zostanie zablokowana? No zobaczymy, co oni wykombinują. Na pewno ten system będzie się bronił, jak się będzie mógł. No ja w tym momencie myślę, żeby założyć fundację ze względów podatkowo. Dobra, mam drugi telefon. Zaraz odpowiem za chwilkę do końca. Halo, halo?
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wojtek z Krakowa. No, no witam. Piękne miasto. Daniel też. Panowie, postaram się nie zabrać dużo czasu. Tylko zadam 3 pytania. Śmiało. Mhm. To będzie pytanie pierwsze dla obu panów, jakby panowie udzielili odpowiedzi osobno. Panie Bogdanie, pan stwierdził, że Polacy to naród debili. No spokojnie, to różnie udawałem takie. No, niejednokrotnie, jak komentując jakieś wydarzenia, używałem tego zwrotu, ale to proszę go tak nie ogólniać. Chciałbym się zapytać, dlaczego panowie władze poprzez demokrację pryncypialną chcą właśnie powierzyć narodowi? Mhm. Czyli zrzucić z siebie odpowiedzialność. Ale proszę tak, chwilkę pomyśleć i odpowiedzieć. No ja mam odpowiedź z miejsca. Ja też. Ja powiem pierwszy, a ty powiesz, jak będziesz chciał coś dopowiedzieć, to dopowiesz, dobra? Dobra. No przede wszystkim w ramach demokracji pryncypialnej są tacy ludzie jak technokraci. To są autorytety, które będą tam współpracować ze stowarzyszeniami, będą mieli rolę taką edukującą, doradzającą obywatelom, jak powinni głosować w danych sprawach. I samo to sprawi, że ludzie będą z czasem bardziej wyedukowani w różnych zagadnieniach i będą dużo bardziej świadomi przy podejmowanych decyzjach. W każdym razie ten proces edukowania ludzi musimy gdzieś zacząć, bo na przykład jednym z argumentów odnośnie tej wspaniałości Szwajcarii i że tam ludzie świetnie decydują sami o sobie jest to, że oni tam od lat to stosują i oni są już przywykli do tego, że sami decydują o sobie, o swoim losie i przez to są bardziej wyedukowani. No tam jest to bardzo takie archaiczne i takie bardzo zacofany sposób tej edukacji tych obywateli. No tutaj to będzie dużo szerzej zastosowane, więc oprócz tego, że będą ci technokraci, którzy będą doradzać obywatelom, to też nie będzie tego monolitu medialnego, tak jak mamy dzisiaj tych ekspertów kanapowych z telewizyjnych programów, którzy próbują nam wepchnąć do głowy jakąś wizję, jakiś światopogląd, jakąś opinię na dany temat, tylko ten monolit tej propagowanej wiedzy i poglądu na dane sprawy będzie rozbity, bo nie będzie już ograniczony tylko i wyłącznie do tych ekspertów medialnych. A będzie to po prostu rozblokowane i każdy z ludzi, którzy coś sobą reprezentują, jakieś autorytety naukowe, będą specjaliści, fachowcy, będą mogli ludzi przekonywać, dlaczego warto głosować w dany sposób. I to też wpłynie na samą debatę publiczną, bo już też nie będzie takich manipulacji emocjami, jak to często się odbywa z tymi ekspertami, bo też zauważcie, że przez 2 lata nam gadali o tym wirusie, o tym koronawirusie, a tak naprawdę nas przez 2 lata straszyli. Po 2 latach gadania o wirusach, to my powinniśmy teraz wszyscy już być ekspertami od wirusologii. A my co my wiemy na temat wirusów i ich rozprzestrzeniania i tak dalej? Że aerozol zatrzymuje maseczka, a przyłbica nie. Więc... Nie wiem, Bogdan, chcesz coś dopowiedzieć? Ja mogę dodać od siebie oczywiście, dla mnie dużo ważniejsza rzecz jest taka, że wiemy, jak dzisiaj wygląda system władzy w Polsce, w Europie i na świecie. Jeżeli chcemy ten system władzy rzeczywiście zmienić i spowodować, żebyśmy mieli na cokolwiek wpływ, to mimo to, że w niektórych kwestiach i niektórych zagadnieniach te społeczeństwo, które ja bardzo często określam, może już nie tak bardzo drastycznie, jak to pan Wojtek powiedział z Krakowa, ale mówię na nich dzieci wiatru i kurzu, musimy dać im to narzędzie i tą brzytwę i nauczyć się tą brzytwą posługiwać. Jeżeli my tego nie zrobimy, to po prostu nigdy niczego nie zmienimy i zawsze ci tam na górze będą po prostu nami dyrygować. I niestety, tak jak niejednokrotnie też do tego się odnoszę, małe dziecko jak się uczy chodzić, czasami się wywróci 1, 2, 3, 4, 5, a może i 35 razy po to, żeby po prostu nauczyć się chodzić. My również będziemy musieli korzystać z tych narzędzi, tak jak powiedział Daniel, za pomocą technokratów, za pomocą dostępu do informacji, których dzisiaj nie ma, bo one są blokowane, one są tylko jednostronne, tylko te, które pasują danej władzy, są upubliczniane, a te drugie nie. Jeżeli ludzie będą mieć rzeczywiście... Ja mam taki prosty przykład. Co by się stało, gdyby w 2020 roku w marcu ludzie mieli dostęp do tego, czym są szczepionki i mieliby dostęp do tego ewentualnie, jakie jest zagrożenie zażywania tego, ale nie na zasadzie takiej, że tłuką im w mediach non-stop tylko jedną wersję wydarzeń, a ta druga jest przemilczana. Gdyby mieli dostęp do tych dwóch wersji, pytanie, jak wtedy wyglądałaby opinia publiczna i jakby się społeczeństwo podzieliło. Na pewno nie w takich proporcjach jak dzisiaj, a jestem przekonany, że duża większość byłaby przeciwko temu, ponieważ po prostu...
Na pewno duża większość, bo i tak przy tej całej propagandzie takiej nachalnej to tylko jedynie 50% się tam zaszczepiło według statystyk, chociaż i też wiele z tych ludzi ma po prostu papier załatwiony, a niekoniecznie przyjęło strzała. A gdyby, więc nawet przyjmując, że przy tak chamskiej i ordynarnej propagandzie, gdzie nas próbowali przymusić do tych szczepień, i tak się zaszczepiło niewiele ponad 50%, albo niecałe 50%, to gdyby była dopuszczona druga część tej dyskusji, no to na pewno by się dużo mniej tych osób zaszczepiło. A ja jeszcze dodam do tej odpowiedzi jedną rzecz. Wiele decyzji, które podejmują politycy, my dzisiaj uważamy za skrajnie głupie i za skrajnie nie w naszym interesie. No to biorąc pod uwagę, jakie decyzje podejmują politycy, to ja wolę zaufać takiej ogólnej mądrości ludu i jestem przekonany, że ludzie kolektywnie, jakby podejmowali decyzje, to na pewno nie podejmowaliby tak głupich decyzji, jakie podejmują politycy. Poza tym obywatele, gdyby głosowali, to będą się kierować przede wszystkim swoim interesem, a nie interesem lobby korporacyjnego czy jakichś zewnętrznych wpływów naszych sojuszników z Ameryki czy z Izraela czy skądkolwiek indziej. Tak, to będzie pierwszy ruch, który będą robić, to będą decydować o sobie i będą podawać taką decyzję, żeby im się nie stała krzywda, bo nie stało się im gorzej niż jest. I to jest chyba coś normalnego i odruch jest taki, chociaż na pewno będą zagadnienia, które no, będą dla nich może skomplikowane, jeżeli będą to jakieś rzeczy finansowe, ekonomiczne. Tutaj trzeba będzie trochę więcej pracy, trochę więcej ewentualnie edukacji. Ale wtedy zobacz, będzie jedna strona tych ekspertów telewizyjnych, którzy będą propagowali daną wersję, ale przez to, że to będzie możliwość, że inni będą też mogli do tego dołączyć i też propagować swój punkt widzenia, no to wtedy oni będą mogli powiedzieć: ej, ale nie słuchajcie tamtego gościa, bo zobaczcie, on mówi to, to i to, to jest bzdura, to jest bzdura, tamto jest bzdura, to jest nie, wiesz, i dlatego. I wtedy my sobie będziemy mogli wyważyć, czy ten komunikat z tego głównego ścieku, czy ten alternatywny technokrata, kto ma więcej racji. I to my będziemy... Tak jak dzisiaj na przykład można powiedzieć kanał Jerzy Zięba i Siewce Prawdy. I teraz kto ma rację? Jerzy Zięba powoduje to, żeby nie szło do konfrontacji, nie można skonfrontować. I wtedy my mamy zatkane usta. I nie możemy jego widzom pokazać innej wersji tego, co on mówi o nas i co mówi o tym projekcie, prawda? I to jest problem. Demokracja pryncypialna będzie zawierała sobie ten element, że ta dyskusja będzie po prostu dla wszystkich umożliwiona. Nie będziemy nikomu zatykać ust. I to jest po prostu coś, czego do tej pory nie było. Myślę, że chociażby takie otwarcie na wiedzę dla ludzi spowoduje to, że oni się zaczną zmieniać z tych dzieci wiatru i kurzu na ludzi coraz bardziej inteligentnych, aż w końcu po jakimś czasie dojdziemy do poziomu, gdzie będą podejmować zawsze racjonalne decyzje. Panie Bogdanie, drugie pytanie. A co pan Wojtek na to? Coś no właśnie, pan, tak, nie wiem, czy pan zadowolony jest z tej odpowiedzi, czy nie, trzeba by coś dopowiedzieć. Ponieważ rozmawiamy w gronie trzech skorpionów, więc to jest miód na moje serce. Aha, no to cieszymy się. Bo ja też jestem skorpionem. Drugie pytanie tylko dla pana Daniela. Myślę, że pan proszę mi po imieniu. Ja tu mogę być nawet dzisiaj jako tylko prowadzący, także proszę tutaj nie, spokojnie dlatego, możecie torpedować. Nie odpowiedział na to pytanie, więc tu jest takie pytanie na gorąco do pana Daniela, bo wie pan, ja jak w przedostatnich wyborach w Krakowie głosowałem i nie miałem żadnego pomysłu na gdzie postawić krzyż. Więc postanowiłem postawić krzyżyk przy panu, który się nazywał Rosu. On był z polskiego strajku przedsiębiorców, mimo że go nie znałem. Okej. Okay. Dlatego, że nie mam po prostu zaufania do krakowskich polityków. Gdybym na gorąco zapytał pana Daniela, proszę o 3 kandydatury na princesa w tej chwili, w tej sytuacji w Polsce, co by pan mi zaproponował? Bo pan Bogdan na to pytanie nie umiał. Ja bym powiedział panu, że ja bym był princepsem po to, żeby zrobić porządek. To przepraszam. Nie, pan mówił, jeszcze się nad tym będziemy zastanawiać, ale pan no tak, no bo to przecież to... Ja generalnie chcę nie polaryzować swoimi poglądami ale demokracji pryncypialnej. Ale no nie, bo jak, niech pan teraz popatrzy na to w ten sposób. Jeżeli ja cokolwiek odpowiem, że nie wiem, że ja bym chciał, żeby ten był prezydentem albo tamten, to automatycznie jeżeli... Przepraszam, głosujemy na Polskę. Tak jak ja. Nie mamy żadnego pomysłu. Ale jeżeli głosujemy na przykład w wyborach bezpośrednich na princesa, czyli najważniejszą osobę w państwie, no to przecież musimy mieć jakieś rozeznanie.
Bo no tak, ale okej, okay, ale trzeba, nie, dobrze, ale niech... Jasne, ja też na przykład, ja też będę w takiej sytuacji, jeżeli przyjdą wybory, że będę musiał gdzieś postawić ten krzyżyk, tylko że, żeby mnie pan zrozumiał, że ja jako osoba, która próbuje namówić ludzi do współuczestniczenia w takim demokracji pryncypialnej i przy pomocy na przykład takiej aplikacji, żebyśmy mogli współpracować ze sobą, to ja muszę być maksymalnie neutralny politycznie. Ja nie mogę nawet, bo ja jakieś tam swoje poglądy też mam i też na kogoś bym ten krzyżyk oddał, mimo tego, że mamy tak koślawą tą ordynację wyborczą i tak ten system jest zepsuty i tak dalej, to też gdzieś ten krzyżyk bym postawił. Tylko że w tym momencie, jeżeli ja na przykład powiem, że ja bym zagłosował na pana Grzegorza Brauna, bo wiem, że wtedy polski interes byłby na pierwszym miejscu, zrobiłby porządek z Izraelem, wszystkie umowy zostałyby wypowiedziane albo ponaprawiane, no to jak to ludzie odbiorą? No to odpowiedzą, że o, jakiś konfederata, braunowiec i tak dalej. I tutaj ta druga część będzie uważać, że ja jestem jakiś inny. Ktoś tam mnie polubi, bo też popiera Brauna, a ktoś, kto nie popiera Brauna, będzie przeciwko mnie. No i wie pan, no ja dlatego nie chcę mówić publicznie, jakie są moje poglądy, chociaż moim zdaniem można je wywnioskować, bo ja raczej jestem wierny zdrowemu rozsądkowi i polskiemu interesowi i to jest przede wszystkim, to są moje pryncypia podstawowe i nadrzędne. Natomiast ja nie chcę przyjmować któregokolwiek z frontów. Ja, bo w tym dziele, które chcę zrobić, ja muszę być maksymalnie neutralny. I nie mogę, nawet gdybym, gdy tak ktoś mnie tak zapyta, to ja nie mogę, nie chcę odpowiadać, żeby nie polaryzować potem ludzi w stosunku do mnie, bo jeżeli ktoś nabierze jakichś przekonań, że ja jestem z jakiegoś frontu, popieram jakieś ugrupowanie, to to samo zostanie przerzucone na demokrację pryncypialną i na tą aplikację. A aplikacja i demokracja pryncypialna jest dla wszystkich. Więc ja dla dobra demokracji pryncypialnej i samej aplikacji, ja muszę być neutralny. Żeby nikt potem ze mnie nie przekładał a jako autora na to, co próbuję zbudować. Ja jeszcze do siewców prawdy to mam tak z 10-15 pytań, ale po prostu powiedziałem, że będę tylko 3 pytania zdawał, więc okay. Do tego ostatniego. Cieszymy się bardzo. Ale czy moja odpowiedź, bo rozumiem, że nie odpowiedziałem tak, jakby pan chciał, ale czy rozumie pan, no, dlaczego nie chcę odpowiedzieć? Tak. Ja się zastanowiłem, mówię panu, w związku z tym, że ja dzisiaj nikogo nie znam, po prostu na siebie bym zagłosował, bo ja wiem, co chcę i wiem, jakby to miało wyglądać. Ja o tym myślę. Jak się pan Jackowski nie zgodzi na tą funkcję, którą ja mu zaproponowałem, no to pan może też być rozpatrywany. Super. Cieszę się bardzo. Pan Jackowski to co, nasz jasnowidz, pierwszy jasnowidz RP, czy ktoś inny? No nie, myślę, że to jest wspaniały kandydat na premiera, jeżeli on widzi przyszłość. A, pan Jackowski, a tak. To trzeba by nawet zrobić testy, jak bardzo dużo się myli, żeby chociaż procentowo ustalić, czy to się opłaca. Ale kto się podejmie takiego badania? I ja znajdę kogoś, jak wie pan. Jak ja będę princepsem, ja go zweryfikuję go i bardzo ocenię jego ewentualną skuteczność procentową. Bogdan, jak będziesz princepsem, to poproś pana, potem pana Jackowskiego, żeby ci doradzał. Jak będziesz miał jakiś problem, to... Jakby panowie osobno odpowiedzieli na to, bo ja jestem skorpionem, i my jesteśmy bardzo uczuleni na przykład na niektóre znaki zodiaku, między innymi na bliźniaku. Po prostu tak już to wynika po prostu z horoskopu, z tego, co pan radzę ma. Problem jest w tym z panem Jerzym Ziębą. My widzimy jego wady, my jesteśmy uczuleni na jego głos, na jego sformułowanie. A czy panowie mogą... A czy mogą panowie osobno wymienić jakieś jego zalety? Jest dobrym handlowcem. Dobrym sprzedawcą jest. Jest dobrym sprzedawcą. Pan Bogdan? Ja panu powiem, bo ja więcej powiem za plusów. Że jest świetnym, znaczy inaczej, na pewnym poziomie może, bo to nie przesadzam, że jest świetny, ale jest no może dobry. Dobrym manipulatorem jest, czyli takim manipulantem, może manipulator to złe usłowienie, manipulantem. Wychodzi mu to perfekcyjnie, wychodzi mu perfekcyjnie unikania niekomfortowych i niefajnych sytuacji. Potrafi, ja bym tego nie potrafił tak zrobić jak on, na przykład, że pomija po kilkanaście razy chociażby to, że odpowiadamy na pewne pytanie, a on potrafi po raz, nie wiem, 10., 20. Powiedzieć, ale jak to zrobić na przykład, chociaż usłyszał to już tyle razy, że powinno mu się to śnić w nocy i powinien o godzinie 2-3 nad ranem, jak wstaje, wyrecytować dokładnie, jak to chcemy zrobić. Ja bym tak nie potrafił, to trzeba być pewnym człowiekiem, który to umie zrobić,
żeby mimo wiedzy udawać, jakby się tej wiedzy nie miało. Bo inaczej musiałbym stwierdzić, że jest głupim człowiekiem, a uważam, że jest inteligentnym człowiekiem, bo tylko człowiek inteligentny może w ten sposób postępować. I tutaj oczywiście co do marketingu, no nie jest dobrym marketingowcem, bo sprzedaje, to jest jakiś plus, ale to też jest pewna grupa ludzi, która jest w zasięgu jego ewentualnego tutaj tej sprzedaży. Myślę, że nie sprzedawałby tego powyżej pewnego ilorazu inteligencji, może tak nazwijmy to, bo wiem, że pan to lubi, te iloraz inteligencji, także myślę, że powyżej pewnego ilorazu inteligencji nie jest w stanie zdobyć klienta takim sposobem postępowania. I to jest na pewno do pewnego poziomu jak najbardziej, ale przepraszam, uważam się za lepszego marketingowca niż Jerzy Ziemba. Sprzedawałem, uczyłem, robiłem wykłady. Uważam się za lepszego, chociaż no może nie zrobiłem takiego kariery, bo inaczej. Ja nigdy nie oszukiwałem po prostu ludzi, dlatego nie potrafię robić takiej kariery. Ja po prostu sprzedawałem po prostu dobry towar i zawsze gdybym miał cokolwiek, kiedykolwiek wrócić do handlu, to mógłbym do niego wrócić pod warunkiem, że byłoby to uczciwe i miałbym pełne przekonanie, stuprocentowe, że jak sprzedaję towar, że tym towarem, jak klient go kupi, będzie nim zadowolony. I kiedyś, nie wiem, po roku, po pół roku czy po kilku miesiącach, jak się spotkam z tym klientem, on będzie mi dziękował za to, że to nabył, a nie będzie mi ewentualnie gdzieś tam skakał do gardła, że coś gdzieś go naciągnąłem na jakieś tam produkty. Tak więc no, to tym się różnimy. A czy wiesz, to jest takie też zjawisko, że jak ludzie zapłacą więcej, a wiesz, a pan Ziemba jakby nie było, ma taki marketing, że to są wyjątkowe, unikatowe, jedyne na świecie, najwspanialsze i tak dalej. No skoro sam ich nie produkuje, tylko je zamawia z jakichś tam fabryk w Chinach, bo tam jakby nie było, większość tych substancji aktywnych jest produkowanych, a sam też się przyznał, że ta jego witamina C stamtąd pochodzi, bo ktoś go tam pytał, czy ta witamina C jest ze Szwajcarii, czy z Niemiec, czy z Chin. Ktoś tam pultał, że to nic złego, że jest z Chin. No ale to sam ich nie produkuje, więc skoro nawet bierze tą witaminę C chociażby z tych Chin, no to ta fabryka w Chinach, myślicie państwo, że produkuje tylko dla pana Ziemby, tą jedyną unikatową na świecie, jedyną wspaniałą? Nie, ona idzie w tonach. Jeszcze jedna zaleta, Danielu, i tutaj panie Wojtku, to, że jest bardzo wszechstronny, słuchajcie, lata samolotem, helikopterem, pływa, nurkuje, jest poliglotą, chociaż niekoniecznie chyba pił kiedykolwiek Johnny Walkera. Ale ogólnie ma wiele zainteresowań i może w każdej kwestii wypowiadać się swobodnie. To teraz pewnego rodzaju sztuką. Niekoniecznie na każdą z tych wiedzy ma właściwą powiedzmy wiedzę, ale jest w stanie płynnie poruszać się. Czyli jest taki wszechstronny, taki można powiedzieć człowiek, który no ciężko jest zagiąć go albo spowodować, żeby nagle zamilkł i powiedział, że on tutaj w tym temacie nie ma nic do powiedzenia. No ja nawet myślę, że jakby pan Ziemba sprzedawał działki na Marsie, to by się nawet w tym odnalazł, bo no potrafi. To tutaj tu potwierdzam, że on nawet na tematach, o których nie ma bladego pojęcia, potrafi mówić w sposób, bo to nie chodzi o to, że mówi mądre rzeczy, tylko potrafi mówić w sposób, który brzmi, jakby wiedział, o czym mówi. Tak. Dziękuję za rozmowę. Nieczęsto się zdarza, żeby skorpion mógł porozmawiać z dwoma skorpionami, którzy czują. Ale to nie ma co tej astrologii tak wplatać, bo jakby nie było. No, nie, astrologia to jest podstawa. Ja nie wiem, ale zawsze tego... tak, panie Wojtku, ja coś czułem do tych skorpionów, mimo wszystko zawsze się czułem takim typowym skorpionem i tutaj no. Normalnie pełna zgoda z panem Wojtkiem. Ja bym... pana, czy pan sobie wyobraża, że ja, pan Daniel, pan Korwin, Mikke i jeszcze Bill Gates się spotkamy kiedyś? No nie, no. Ja jeszcze tylko nie widziałem tylko pana Billa Gatesa i pana, panie Wojtku. Tak ogólnie. To by Billa była masakra. Ja Billa Gatesa to bym chciał zobaczyć, ale tutaj w Kiejkutach u nas, żebyśmy mu zrobili takie polskie Guantanamo Bay, bo tam byśmy mu zrobili nie, pewne przesłuchanie. Nie, tłumaczyć, że idzie złą drogą. No ja bym mu wytłumaczył już odpowiednio. Dobrze. Ja bym z niego wydobył takie zeznania, że żeby pogrążył wszystkich tych swoich kolegów. Ja się jeszcze odezwę w poniedziałek, bo chciałbym parę komplementów dla pani Moniki. Rozumiem, że na wieczorynce. Tak, poniedziałek. Dobrze. Czekamy na pana telefon, panie Wojtku. Dobranoc. No. Czekaj, tam były pytania, zanim pan Wojtek zadzwonił. Teraz coś zacząłem mówić. Pamiętasz to pytanie, które mi zadałeś przed telefonem pana Wojtka?
Kurde, to o Unii Europejską, czy było jeszcze jakieś? Nie, 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 jakieś, że coś powiedziałem w kontekście fundacji. No tak, mówiłeś, że zamierzasz, o, chodziło o zrzutkę i ty powiedziałeś, że zamierzasz założyć fundację. A, znaczy tak, tak, bo no jakąś po pierwsze formę prawną muszę posiadać. Nie chcę tego robić na siebie, bo też te elementy, które chciałbym stworzyć dzięki tej swojej działalności, to też chcę później je móc zostawić innym do kontynuowania. Bo ja wszystkie te swoje rzeczy tak chcę konstruować, że nieważne w którym momencie by mnie już nie było w tym, to żeby ludzie mogli dalej sobie to kontynuować, a nie, że jak mój czas się skończy, to że wszystko też się skończy. Więc no i też ze względów właśnie tej zrzutki, jakichś kwestii podatkowych i tak dalej, to wydaje mi się, że prowadzenie działalności tej mojej pod fundacją powinno pomóc przynajmniej zoptymalizować te różne koszty podatkowe i tak dalej, więc myślę to w ten sposób rozegrać. No do tej pory nie zakładałem tej fundacji, no bo nie było potrzebne, tak samo jak Bogdan nie miał potrzeby rejestrowania się w Ców Prawdy, no bo po co? No chociaż też ci teraz to zarzuca, że to nie może ani stowarzyszenia, ani nic. To można zarzucać dzieciom wiatru i kurzu po prostu. Inaczej, no żeby tak, pokazać, ale... szukać właśnie, to jest ten spryt, którego nie dodałem, taki spryt, że spróbować czegoś dobrego przekazać w odwrotnym, powiedzmy, obrazie, czyli pokazać coś, co jest dobre negatywnie, a z drugiej strony coś, co jest negatywnego, sprzedać jako dobre, bo w tym też jest tutaj bardzo dobry Jurek. No, no, trafił się nam przeciwnik, nie? Czy wiesz, ja bym go zostawił, ale... Dobrze, że teraz mamy jakieś tutaj takie poczucie humoru i jakoś tak można do tego podejść. Znaczy nie wiesz, bardziej... mnie pan Zięba bawi generalnie i jak ja tam słyszę jakieś jego tam wymysły, no to ja się zastanawiam, znaczy chociaż też mi się wydaje, bo jak popatrzy się na te wyświetlenia u niego w czasie tych audycji, to jemu to szkodzi. I... No tak. No... I on też to podejrzewam widzi i też się z tego zdaje sprawę. Podejrzewam, że przez to też mu spada sprzedaż suplementów, bo jak mniej ludzi ogląda, mniej osób jest poddawany lokowaniu produktów, no to mniej ludzi się dowie, że potrzebuje suplement od pana Zięby, nie? Więc jemu się to odbija czkawką na wielu płaszczyznach. Znaczy no, inaczej, tu jest pytanie, kiedy zauważyłem, że pan Zięba jest manipulantem, pyta się Klaudia. Znaczy, wiesz, to może do ciebie, bo ja to wiedziałem. Ja to już dawno Danielem, temu. Myśmy z Danielem rozmawiali o tym już w 2019 roku, no może w 20 gdzieś tam na początku. W każdym razie, no cały czas była taka opcja, że słuchajcie, przecież mógł powrócić na właściwą drogę. Tutaj była, drzwi były otwarte, ja otwierałem te drzwi coraz bardziej, żeby te zwalnianie posła, żeby te wszystkie aplikacje i to dalej, te weto, ten system tej aplikacji, żeby był zaakceptowany. I to, słuchajcie, był taki moment, że już sami widzieliście to, że to było akceptowane. I to było nawet popierane i było to nawet hełubione i to na jego kanale również. Dopóki się to miało nazywać polską demokracją bezpośrednią. Tak. No ale tutaj mówimy, że etykieta nie jest ważna. Jednocześnie słyszymy gdzieś tam, ale nie jest ważna osoba, nie jest ważna etykieta. No się okazuje, że jednak jest. W tej kwestii akurat wybiórczo. Jak to no, jest, Daniel? Wiesz, no punkt, wiesz, no zależy gdzie się siedzi, to się, wiesz, to się co innego mówi, nie? No ale przecież podobno są takie wzniosłe hasła, Polska, wolność, dobroć, w ogóle. No ale teraz to nie przesadzaj, bo teraz będą wakacje i przez wakacje nie ma co zbierać podpisów, nie ma co robić, no bo wakacje będą, to nie ma sensu. Więc wiesz, Polskę będziemy ratować od września z powrotem. Chociaż myślę, że to jest takie wyciszenie tematu ze strony pana Zięby, bo nie ma innej możliwości, żeby wyciszyć temat. Więc teraz zawiesi działalność ratowania Polski na czas wakacji, a we wrześniu wymyśli coś nowego. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem o jednej rzeczy, jeszcze jednej zalecie, którą ma Jurek, to jest bardzo dobrze robi pierwsze wrażenie. Naprawdę to jest gość, gdzie jak pierwszy raz go spotkacie na żywo, robi fantastyczne wrażenie, po prostu przytuli was, obejmie was, taka wydawałoby się taka ciepło bije od tego człowieka. Ale ja już kiedyś jeszcze, jak byliśmy przy panu Marku Jakubiaku, poznałem takiego jednego człowieka, słuchajcie, w FDR-ze, Federacja dla Rzeczypospolitej, człowiek kiedyś był takim też podobno dosyć rozpoznawalną osobą w ugrupowaniu Kukiz 15. Słuchajcie, to przesympatyczny gość. Z całego tego towarzystwa ogólnopolskiego to był numer jeden, słuchajcie. Wszyscy go kochali, lubili go w ogóle, no fantastyczny gość, słuchajcie, dowcipami rzucał, taki przytulaśny właśnie, słuchajcie. Najlepszy gość. Okazało się, przepraszam za to wyrażenie, bo tutaj jeszcze nie padły takie epitety, ale powiem wam, największy skurwil, jaki był
wtedy w tej organizacji. I ja nauczony już, wiecie, ja wyciągam szybko wnioski. Ja jestem nauczony tego, że jak ktoś jest za bardzo miły i za bardzo jest sympatyczny, to mimo to, że mi się to podoba, bo to każdemu się podoba, to jednak w takich momentach włączają mi się wszystkie możliwe, słuchajcie, diody i lampki. Bo jeżeli kiedykolwiek będziecie wy również, nasi tutaj szefowie okręgów, ci, którzy działacie w okręgach, będziecie widzieli takie osoby, naprawdę niech wam się włączy lampka. Bo tak, jeżeli będą kiedykolwiek, nie wiem, a na pewno będą, może już są, będą te służby w tych okręgach, będą przysłuchiwali się, o czym wy mówicie, jak rozwija się ta organizacja, będą starali się to kontrolować, to uwierzcie mi, że to właśnie takie osoby będą. To nie będą osoby ponure. To będą takie, które będą chciały jak najbardziej zbliżyć się do was i uzyskać wasze zaufanie. No do rany przyłóż. Czy Daniel się z tym zgodzisz? No na pewno, wiesz, chociaż w zależności od tego, jacy ludzie będą w danym okręgu, takie będą taktyki przyjmować, bo wiesz, ludzie też są różni. Jak, wiesz, no, najważniejsze dla służb, jeżeli oni się pojawią, to mieć oczy i uszy w odpowiednim miejscu. Bo oni nawet, no raz, dobrze, żeby byli tymi osobami, przez które przechodzą decyzje, czyli żeby się dostali jak najwyżej w tej hierarchii, no ale jeżeli nie będą mogli, to żeby być jak najbliżej przepływu informacji. Więc, znaczy no to jest, też nie ma co tak straszyć tymi służbami, bo z jednej strony to jest tak, wywołuje się taką atmosferę polowania na czarownicę, nie? Więc, tylko że no też trzeba do tego tak dość odpowiedzialnie podchodzić i też nie udawać, że, nie wiem, że tutaj tak w jakiś taki fantazyjny sposób, no bo jednak te służby istnieją i tak jak na przykładzie jednej Polski, gdzie no była to młoda organizacja, niewielka organizacja, ale gdzieś tam rozpromowana w internecie i miała to jakieś szanse i tam została osaczona przez całe te służby. I to nawet sam Konrad Daniel mówił i dlatego też rozwiązał ten komitet. No bo nie chciał dopuścić, żeby na jego plecach i żeby on to filmował własnym nazwiskiem, zostało to przejęte przez służby. Więc no ale taka jest rola służb takich upolitycznionych, jakie mamy w Polsce. No, jeżeli byśmy mieli prawdziwe służby, które dbają o interes Polaków i nie są ukierunkowane przez polityków do tego, do takich działań konspiracyjnych i inwigilacyjnych, inne organizacje, no bo teraz no widzicie państwo, jak to funkcjonuje. Jak jakaś partia się dorwie do władzy, no to służby są zależne od nich i te służby są upolitycznione. A nie powinny być upolitycznione, nie powinny być w takim... Ale pytanie, czy to, słuchaj, służby od partii są zależne, czy partia od służb? Ja myślę, że to zależy od poziomu rozmowy, bo na pewno jest, wiesz, drugie dno, wiesz, i są te oficjalne służby na tej powierzchni, jest tam jeszcze drugie dno, nie? Gdzie tam jeszcze stare układy sprzed lat pozostały, no bo jakby nie było całe ta ubecja z poprzedniego układu, no też, wiesz, te różne stare koneksje pozostały, nie? I tam, wiesz... No, nie wiem tego dokładnie, więc nie chcę też się tak zero-jedynkowo określać w tym temacie, bo tego nikt z nas nie może wiedzieć spośród normalnych ludzi. Trzeba by pytać tych, którzy mają lepszą wiedzę, ale oni się nie wypowiedzą, bo tam się bali. Demokrację pryncypialną służby stworzyły i porują. To jak ty nie wiesz, no nie. Znaczy, wiesz, no mogę to traktować jako dobry żart i komplement w sumie, bo jeżeli on uważa mnie za służby, libem nogiej, spoko, nie? Wiesz, tylko, no nie wiem, no jakby tak tylko jeszcze się określił, czy o jakie służby mu chodzi, bo jeżeli, wiesz, jakieś zagraniczne, to też się tak zastanawiałem, że jak on mi tak przylepia gębę jakichś służb, to w sumie najlepiej, żeby mi robił ze mnie już jakiegoś ruskiego agenta, jakieś ruskie służby, no bo w tym momencie, wiesz, w aktualnej sytuacji, to zostanie nazwanym ruskim agentem jest takie nawet takie, bym powiedział, takie nobilitujące w pewien sposób, no bo teraz ktoś, kto się upomina o polski interes, jest przeciwko NATO, żeby NATO nie wpieprzało w wojnę i nie jest ktoś, kto jest przeciwny izraelskiemu lub amerykańskiemu interesowi, jest nazywany automatycznie ruskim agentem, no to śmiało nazywajcie mnie ruskim agentem, bo dla mnie interes polski jest na pierwszym miejscu. No tylko, że właśnie tacy ludzie teraz mają przyklejaną gębę ruskiego agenta, więc jeżeli już macie ze mnie robić jakiegoś agenta, to róbcie ruskiego. No a jeżeli pan Zięba, nie wiem, już ma tam jakieś wie, z których tam służb pochodzę, to niech napisze do nich, że spóźniają się z wypłatą, bo skoro już wie, że gdzieś tam ktoś powinien mi płacić za tą moją działalność, to niech do nich napisze, że się spóźniają.
Dobrze. Słuchajcie, ja się cieszę na to, że mamy, tak powiem wam, tą demokrację pryncypialną. Ale poczekaj, jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem, bo to też sobie żartowałem i śmieszkowałem, ale to, żeby to nie zostało wycięte potem i wykorzystywane przeciwko mnie. Przyjdzie taki dzień, że ja sam się podepnę pod wariograf. Sam. I odpowiem na wszelkie pytania, jakie ludzie będą mieli w stosunku do mnie. I na takie pytania to będą przede wszystkim, czy jestem na współpracy ze służbami. Nawet pozwolę ludziom skonstruować te pytania. No. I na wszystkie odpowiem. Okej. Okay. Słuchajcie, ja tak się cieszę, że mamy tą niemiecką wersję, ponieważ mamy też ludzi działających w Szwajcarii a propos demokracji pryncypialnej i gdyby się udało tam sprzedać komuś ten projekt, a przecież no 175 lat demokracji bezpośredniej, gdyby zobaczyli ten projekt i te rozwiązania, to myślę, że byłoby to coś naprawdę potężnym takim, można powiedzieć, ciosem, gdyby Szwajcaria zmieniła ten system właśnie, a właściwie udoskonaliła go za pomocą narzędzi i za pomocą szybkości reagowania na różne rzeczy. No zobaczymy, słuchajcie, jak się to rozwinie. Zobaczymy. Może wiesz, jakiś profesor, ktoś z tytułem profesorskim napisze jakąś pracę doktorską na temat demokracji pryncypialnej. Ach. Tutaj podobno widzisz, ale Dariusz napisze taki komentarz. Według Jurka Bogdan to agent, bo nagle się od niego odwróciłem i DB odwrócił. No ale słuchajcie, to jest ta bzdura, bo przecież, słuchajcie, no przecież można zobaczyć. Czerwiec 2019 i Bogdan promował demokrację pryncypialną, to ja nie rozumiem, gdzie ja się odwróciłem. Może Jurek był za mało ostrożny po prostu, skoro nie sprawdził, czym ja się zajmowałem wcześniej i co promowałem, że promowałem demokrację pryncypialną. To jego zadanie było to, żeby sprawdzić, kim jestem i jakie mam ewentualnie poglądy. I on powinien to zweryfikować, czy warto może wchodzić ze mną w jakiekolwiek komitywy, bo mógł się liczyć z tym, że właśnie, tym bardziej, że przemycałem te elementy demokracji pryncypialnej do demokracji bezpośredniej. No to przecież to nie ja jestem nieudolny, tylko on jest nieudolny, że nie zabezpieczył się przed tym, że ten Bogdan w którymś momencie tą woltę wykona, prawda? Tak więc ja się od niczego nie odwracałem, po prostu to... Albo mógł się zapytać swojego kolegi ze służb, bo tam z tego, co mi mówiłeś, to ostatnio ponoć się trochę wychlapał na live'ie, jak jechał w aucie, tylko że szybko skasował tego live'a, że tak. Rozmawiał z kimś u tego tatka rolnika Witek to oglądał i mówi, że potem nagle pojawił się drugi live, a ten zniknął. No to tam wypadło, że rozmawiał z kimś ze służb, to był na tym spotkaniu tatka rolnika i że właśnie, że my tutaj jesteśmy jakiejś służby czy coś takiego, nie? No zresztą wiesz, no To jest socjotechnika, Daniel, to jest tylko po to, żeby ludzie tak myśleli. Ja wiem, więcej przecież. Wiesz, to, że nam próbuje przylepić tą gębę służb, to już od chwili próbuje, no ale tu się wychlapał, że rozmawiał ze kolegą ze służb. No to, ja takich wiesz. Kolegów nie mam, Jurku, także ja nie wiem, gdzie ty przebywasz, jakie masz towarzystwo. Ja mimo wszystko nie mam kolegów ze służb. Więc jeżeli, wiesz, no to... Czekaj, no to... mam jednego kolegę, co pracuje w Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie wiem, czy to można jako służby uznać. No i no. Masz jakieś pytania? No nie mam właśnie, słuchajcie, wolna linia jest, dzwońcie. Jak chcecie zadać jakieś pytanie, nie mówcie, że jesteście tutaj geniuszami o demokracji pryncypialnej i że nie macie żadnych pytań. Mam nadzieję, że macie jakieś. A jeszcze wracając do tych służb, to przecież Mateuszek Jarosiewicz to też już mówił, że ja jestem... Już dwa razy mówił, dostałem od niego. Że ty jesteś moim... ty jesteś oficerem Twoim prowadzącym. Oficerem, tak. Tak, a ja jestem też jakiś ten, nie? Ale to co się dziwisz? To jest to samo towarzystwo i ci sami koledzy po prostu, to wiesz. No tak, tylko że wiesz, z jednej strony można by się zastanowić, czy to jest z ich strony, no bo wiesz, na przykład ta seria filmów Służby i Politutki, czyli Pole Gnoju, które tam zrobiłem na temat tej mojej sytuacji z Jedną Polską i z tym towarzystwem, no to biorąc pod uwagę, co mówił Konrad Daniel, że Jedną Polskę przejęły służby i tak dalej, no to... Wiesz, wniosek można sobie wyciągnąć, znaczy wiesz, wiele osób taki wniosek wyciąga, że to coś z tamtym towarzystwem jest nie tak, nie? Więc bardziej, może oni... Bardziej jak chyba wszyscy zauważyli, że my bardzo daleko trzymamy się od tamtego towarzystwa i to trudno powiedzieć, żeby gdzieś teraz ktokolwiek chociaż przez ułamek minuty łączył z nimi, nie? Tak, a oni tak działają od lat, że oni się tak rozchodzą, schodzą, rozchodzą, schodzą. I potem ludzie, jednoczymy się, trzeba się jednoczyć i tak dalej, nie? Więc to...
I tak pod różnymi sztandarami, bo oni robią cały czas to samo, tylko raz jest się to nazywa tak, spali się temat, to nazwą to inaczej, ktoś inny jest liderem i idą wtedy wszyscy tam i się jednoczą znowu i znowu jest kumbaya i tak dalej, nie? Więc to jest taka... Wydaje się nie jednoczą i czekają na okazję, żeby ewentualnie jak będzie taka potrzeba, wtedy będą się wspierać. A no udają, tak, że są tak, na przykład podzieleni, bo ja taką sytuację na przykład widziałem z takim jednym apaczem, który też podobno odszedł od tych właśnie tych panów, tam pan Jarosiewicz, ten pan Tobiasz Żuchewicz, jakiś tam jeszcze inny był. Wielkie podziały były, a potem jak się okazała akcja, to nagle się wszyscy spotkali i dupne zjednoczenie, słuchajcie, było znowu. No bo wiesz, jednoczyć się trzeba na okres wyborów, nie? Bo wtedy się zbiera punkty i zajmujesz tą przestrzeń, w tej przestrzeni publicznej zajmujesz to miejsce, gdzie no, nikt inny się tam nie może wcisnąć na zasadzie tego antysystemu, no bo tu już jakaś grupa tego alternatywnego ruchu, wiesz, tego antysystemu powstaje, nie? No i to się dzieje na czas wyborów. Poza wyborami, wiesz, im się opłaca rozejść na mniejsze frakcje, bo wtedy każdy z tych takich pseudoliderów zbierze sobie jakąś grupkę, nie? I oni tam wtedy sobie swoje klepią i mają jakąś swoją wyspecjalizowaną grupkę o określonych poglądach. No i potem, jak przychodzą te czas wyborów, no to mogą ich wszystkich znowu zebrać do kupy, mają więcej tych ludzi, oni dostają punkty za zjednoczenie, no bo wtedy ludzie lubią, jak się ludzie tam nie kłócą i się jednoczą. No i wszystko tak gra, od wyborów do wyborów. I to tak wygląda jak wdech, wydech, nie? Więc to jest... Waldek to lepiej określi, Waldek mówi, pływasz od brzegu do brzegu i żygasz jeszcze, wiesz. No i... No tak to działa, no. Więc... Ja tam nie chcę pokazywać palcem i mówić, że ten agent. No bo to właśnie potem powoduje taką aurę polowania na czarownicę. Ja wolę tego uniknąć. Poza tym... No nie przynosi to nic dobrego, bo tak jak na przykład teraz nasi rządzący próbują wszystko przylepić pod ruską agenturę, bo co by się nie wydarzyło, to jest ruska agentura. Nawet ta hala, czy tam to targowisko w Warszawie, w 9 miejscach podpalenie, śmierdzi na kilometr, że to jakieś interesy deweloperów i tak dalej. Na początku Tusk mówi, że nie, tutaj nie ma żadnych wątków z ruskimi. Po tygodniu zmienia bajerę, że jednak to ruskie zrobiły. No co by się nie wydarzyło w Polsce, to będzie wina ruskich. Na 100%. Nie ma opcji, że tutaj Mossad, CIA coś kombinuje. Wszystko byli Ukraińcy, bo to Ukraińcy byli, którzy pracowali dla Kremla, wiesz. To też w ogóle było takie bardzo tutaj hardkorowe połączenie. No tak, tylko że na przykład, wiesz, to jest głupota. Znaczy, wiesz, ja rozumiem, że oni chcą nas teraz tak zaprogramować, żebyśmy wszystko, co złe, od razu mieli automatycznie, wiesz, postrzegali, że to na pewno Rusy. Rusy, na pewno Rusy, nie? Bo to tak, bo to o to chodzi w takich komunikatach. Tylko że z drugiej strony, i nawet się zaczęło pojawiać teksty w tym mainstreamie, że twój sąsiad może być ruskim agentem, nie? No to jest, wiesz, już takie instalowanie psychozy w ludziach. Coraz, że nie jest... Znaczy, wiesz, no, ktoś, kto rozumie, jak to działa, to jest oczywiste, ale z drugiej strony, wiesz, i to jest na tym poziomie, żeby nas tutaj zaprogramować, ten zwykły lud, żebyśmy wszystko, co negatywne, wszystko, co się będzie odwalało u nas w kraju, żebyśmy wszyscy automatycznie myśleli, że to na pewno Rusy. Ale oni, wiesz, jako politycy służby, to oni się, wiesz, oni po pierwsze wiedzą, że to jest zbrednia i że to jest na potrzeby właśnie takie psychologicznego zarządzania tłumem, tylko że, wiesz, robienie takiej aury, że wszędzie są ruscy agenci, właśnie powoduje to takie polowanie na czarownicę, nie? I wiesz, obrzucając wszystkich taką łatką, że to ruski agent, tak naprawdę, wiesz... Znaczy, metoda jest to sama, Daniel. Wskazują wroga, rozumiesz? I ludzie mają się po prostu nastawić w stosunku do tego kogoś, czy do jakiejś organizacji, czy państwa, czy człowieka, no w określony sposób, nie? No tak, tylko że umniejszasz wtedy temu zagrożeniu, wiesz o co chodzi, bo jakby go potęgujesz i rozszerzasz, wiesz, ten zakres, kto może wpaść do wora ruskiej agentury, ale przez to też wiele ludzi, którzy faktycznie na przykład są ruską agenturą, wiesz, no dostają taki kamuflaż, nie, bo są w tłumie nagle wielu ludzi, którzy mają tą samą maskę na sobie, nie, przez to, że zostali na nich nałożona, że wiesz, że no gorzej, jak zaczną rzeczywiście ich zamykać wtedy, wiesz, wtedy ta reszta niewinnych jest, to jest też spędzi czas w pierdle. Na przykład. Wiesz, no PiS zrobił sobie ustawę, że możesz być nieświadomym współpracownikiem służb, nie?
i cię mogą wtedy zamknąć, zarekwirować i cały majątek i tak dalej, bo jesteś nieświadomym współpracownikiem służb, czyli powielasz propagandę Kremla, tylko że jak my mamy powielać propagandę Kremla, jak my nie mamy dostępu do mediów rosyjskich, bo jest jedyna narracja, jaka jest nam tu propagowana, to jest wersja Zachodu. My nie wiemy, jaka jest narracja Kremla. Skąd mamy to wiedzieć? A to, że na przykład my uważamy, że coś wedle interesu polskiego, a oni nagle uważają, że to jest narracja Kremla, bo na przykład coś nam się nie podoba w związku z Ukrainą i na przykład mówimy, że to powinno być tak, tak i tak, ale Zachód uważa inaczej, to my jesteśmy ruskimi agentami, bo powielamy znaczy, narrację Kremla. To nie ma, to bardziej powstajesz taki koncept agenta, jeżeli nie zgadzasz się z jakąś narzuconą już ideą i narracją. No nawet nie chodzi o to, że masz własną, tylko że będziesz przeciwko tej, która ma zaistnieć i być zamontowana, nie? Tak, a to nawet było śmieszne, jak z tym CPK było, gdzie pokazali taką mapkę i pokazali, że najwięcej odsłon tych informacji o CPK było gdzieś tam na terenie Rosji, nie? Tam gdzieś to było, tam bliżej Estonii, tam, w tamtym, wiesz, tam, ale już że na terenie Rosji. No i chcieli w ten sposób pokazać, że CPK jest w ruskim interesie, bo było tam wiele odsłon na terenie Rosji, no a to przecież też nie jest trudno wygenerować, bo nawet jeżeli ktoś chce faktycznie wygenerować jakieś wyświetlenia, no to wystarczy się pana Ziemby zapytać, jak to się robi, jak się kupuje wyświetlenia. Podejrzewam, że wie. No i... Ale wiesz, chodzi o to, że PiS, znaczy Platforma chciała zrobić, przylepić gębę ruskiej agentury CPK, no bo zdawali sobie sprawę, że to, co oni wyczyniają aktualnie, to łatwo jest im przykleić gębę im, Platformie, że są agentami Niemiec, no bo działają w interesie Berlina, tak? Że nie chcą tego CPK, bo już jest wielkie lotnisko w Niemczech, w Austrii będzie zaraz następne, więc próbowali odwrócić kota ogonem, że ci, co chcą CPK, to jest ruska agentura. No i teraz, no bo oni się sami obawiali, że zaraz im ktoś przyklei, że działają w interesie Niemiec, nie? No bo po Tusku to widać, tak samo jak z tymi dopłatami do używanych elektryków, gdzie Niemcy mają problem, co z tym złomem zrobić, no to Polacy kupią stare śmieci od Niemiec i będą tutaj montowane w Polsce. No te wiatraki to też są używane wiatraki, a nie nowe wiatraki. Te auta to oprócz tego, że Niemcy nie mają ich komu sprzedać, bo nikt tego nie chce kupować, bo każdy wie, że te auta elektryczne wieloletnie, te baterie już nie trzymają tej pojemności i że zasięg tych aut mocno spada, więc wymyślili, że Polaczkom się je wciśnie. Tusk zrobił dopłaty z naszych podatków i oprócz tego, że Niemcy pozbywają się problemu, że Polacy kupią od nich te stare śmiecie elektryczne, to oni jeszcze nie muszą ich utylizować. Bo oprócz tego, że pozbywają się problemu, że nikt nie chce ich kupić, to jeszcze nie muszą ich utylizować, bo takie auta, te ekologiczne, trzeba w określony sposób zutylizować, żeby nie było tej szkody na tym środowisku. Więc my tracimy podwójnie, bo oprócz tego, że zwozimy te śmieci do Polski z dopłat z naszych podatków, to potem jak one już faktycznie staną się już niejeżdżącym złomem, to trzeba będzie te wszystkie stare samochody elektryczne zutylizować i to będą kolejne koszty. Panie i panowie, czekamy na wasze telefony. No dajcie tu jakiś znak, chociaż nie wiem, pochwalcie nas, jak już nie macie co powiedzieć o demokracji pryncypialnej, ale pytajcie, ja w ogóle się tutaj zastanawiam, bo pojawiło się tutaj, czekaj, 4 łapki w dół. Tutaj słuchajcie, no skoro ktoś dał w dół te 4 łapki, to jest, ja rozumiem, przeciwnikiem demokracji pryncypialnej i chciałby może tutaj jakąś, nie wiem, głębszą analizę zrobić albo uzyskać odpowiedź bezpośrednio u źródła. To, jeżeli mamy tutaj jakiś sceptyków i krytykantów demokracji pryncypialnej, nawet jeżeli są to ludzie tam z obozu pana Ziemby, to ja zachęcam do rozmowy. Ja się nie boję konfrontacji i rozmowy na argumenty. To tylko pan Ziemba tak robi, że przywołuje do konfrontacji, której sam unika od długiego czasu i się nie odnosi do argumentów. Więc no jeżeli tak, tutaj... Jeżeli tylko z tych 4 osób nie jest to Dorotka ani Ewka, to wszyscy inni to śmiało dzwońcie, proszę. No, ale z drugiej strony, no on chce konfrontować, bo bardzo na tym drugim dniu pana tatka rolnika się chciał tutaj konfrontować z jakąś Wicką, Wicką, nawet myśmy się chociaż nie znali tej kobiety, nie znaliśmy Danuty. Tak więc to jest dziwne, że taki jest bardzo hojrak,
gdzieś tam z jakąś kobietą na sali i bardzo chętnie by wymieniał, albo ewentualnie próbował pokazać swoją wyższość, żeby ona mu coś wytłumaczyła i tak dalej, a tutaj jakoś nie chce. No bo jest jakoś... tchórzem. Tak. Panie, taki dam... jest tchórzem. Po prostu. Nie, to jest hipokryta, manipulant i tchórz. No tak, no to wiemy już, Dariusz tutaj mówi, Jurek mówi, że DB jest oczywiście niedemokratyczne, więc nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić. No tak, no. Bo on powiedział, jeszcze to wiem parę razy, to zazwyczaj jak mówi to zdanie, to jeszcze mówi, że parę razy, że on już przecież powiedział, że to jest niedemokratyczne. Skoro Jurek powiedział, to prawie to jest tak słowo, jak słowo Boga, Pana naszego, słuchajcie. Jurek powiedział i koniec. No nie wiem, dlaczego my tego nie chcemy zaakceptować i dlaczego nie idziemy tym tokiem, Daniel, że on powiedział, a my co? A może pan Zięba, jak ona tutaj może ogląda, bo ja jestem przekonany, że on wszystkie nasze audycje ogląda, bo tylko udaje, że nie ogląda. To panie Zięba, no jak pan tutaj akurat jesteś, to śmiało, odwagi, proszę zadzwonić, możemy sobie podyskutować. Nikt pan na to stąd nie wyrzuci. Może pan, ma pan tutaj darmowy wjazd na kanał do Bogdana. Chociaż wolelibyśmy, aby to było na tamtym kanale, bo tutaj ludzie są rozsądni i wiedzą, czym jest demokracja pryncypialna i nie trzeba im tłumaczyć tego po raz enty i tak dalej. Niemniej jednak, jak się robi takie przekłamania i robi się takie niedomówienia i półprawdy i manipulacje socjotechniki na swoim kanale dla podobno tylu tysięcy ludzi, warto byłoby, aby tamci ludzie mogli posłuchać też drugiej strony i usłyszeć, czy to rzeczywiście, jak się usłyszy drugą stronę, jest demokratyczne, czy nie jest demokratyczne. Czy ten princeps rzeczywiście jest taki potężny, że nie można mu nic zrobić, czy jest jakiś pośrednik pomiędzy, nie wiem, wyborcami a Sejmem. No przecież, kurde, ja nie wiem. Ludzie, słuchajcie, no widzicie. I to jest właśnie cała Polska. Mamy cały czas te cztery osoby, które dały łapki w dół, ale żadna nie chce się odważyć i powiedzieć. I słuchajcie, tak właśnie wygląda wszystko. Ludziom się wydaje, że jak da łapkę w dół, czy łapkę w górę, no obojętnie, to ludzie niektórzy spełniają swój obywatelski obowiązek. Albo wiesz, już wyrazili wszystko, co mają do powiedzenia. I myślę, że za 20-30 lat ludzie w ogóle nie będą słuchać, używali może ust, bo oni będą tylko, tak jak kiedyś, nie wiem, w Egipcie, używali pisma obrazkowego po prostu, nie? Dają, wiesz, konkretną emodikonę i to będzie wszystko znaczyło. I wiesz, tutaj nie będzie dyskusji i jakieś rozważania bardziej głębsze raczej nie będą możliwe. Wiesz, ty dasz łapkę do góry, on ci da a ty mu dasz łapkę uśmiech, bo się z niego śmiesz, a on ci tam jakąś piochę pokaże, wiesz. No i koniec, i rozchodzimy się do domu, wiesz. Znaczy wiesz, no pana Ziębę to najlepiej już reagować śmiechem, bo to już nie ma co denerwować nawet. Wiesz, to jest komiczne to, co pan Zięba wyprawia, ale wiesz, no niewiele mu zostało, no. Więc... Mam tu pytanie od Olci. Także trochę będziemy tutaj mogli coś się czymś tutaj wykazać. Czy planowane jest wrzucenie wszystkich wersji językowych na stronie demokracjapryncypialna.org? Kiedy pojawi się poprawiona wersja demokracji pryncypialnej? Do 1 czerwca mało czasu i tak dalej. I publiczna chłosta. Przepraszam, nie doczytałem tego do końca. Myśmy tutaj z Danielem pewne rzeczy ustalili, ale okej. Ja myślę, że wszystkie wersje będą tam na tej stronie, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, i ja też sobie... tylko że najpierw się uporam z tym, co jest już obiecane, ale chcę też tam rozszerzyć troszeczkę tą stronę, żeby to nie był już tylko taki tam przycisk, tylko żeby było troszeczkę tam więcej, żeby to ładnie wyglądało, bardziej tak profesjonalnie i żeby tam te wszystkie wersje językowe, jeżeli się udaje tłumaczyć, to żeby je tam wszystkie umieszczać. Chociaż też myślę o zrobieniu jakiegoś osobnego adresu, takiego bardziej międzynarodowego, bo demokracjapryncypialna.org to tak na nasz rynek polski jest okej. I sam się zastanawiam nad tym alternatywnym adresem, takim bardziej międzynarodowym. Natomiast jeżeli tylko się to uda, to na pewno tak. Ja tu może trochę Daniela usprawiedliwię, ale myśmy tutaj jeszcze mieli wiele różnego rodzaju konfrontacji i wiele innych zadań, tak więc trochę tutaj Daniela przed wami usprawiedliwię, że my wiemy, że Daniel miał to skończyć, ale pojawiły się też inne tematy, których wcześniej nie były nabrane pod uwagę i też trzeba je załatwić, abyście byli szczęśliwi, abyście tak naprawdę mogli już dostać coś może bardziej
bardziej, wiecie, takiego soczystego i z czego będziecie się bardziej cieszyć. Słuchajcie, co jest z waszymi telefonami? Jak jest cholera wieczorynka i gorąca linia, to się telefony nie urywają. Ja pitole. A na temat demokracji pryncypialnej już nie macie nic do powiedzenia? Słuchajcie, wszyscy ci, którzy wybieracie się pierwszego pojutrze do Bielawy, dzwońcie, przecież tam też będziecie musieli rozmawiać z ludźmi. Śmiało. Dajecie, słuchajcie. Bez żadnego tutaj. Może Janek zadzwoni, bo nie wierzę, że Janek nie ogląda tej audycji z Danielem. No. Janek, organizator i główny tam szef, dowodzący szeryf tego wydarzenia na Rancho w Bielawie. Może podzieli się, jak to ma wyglądać, opisze nam chociażby coś z tego tutaj wydarzenia, co tam jest planowane, w jakiej kolejności i tak dalej, i tak dalej. Koniec miesiąca, Bogdan, to co znaczy, że co? Darecki pisze, że koniec miesiąca, to co? Nie możecie mówić, macie gardła zdarte, czy coś, nie wiem. Czy macie, nie wiem, opłaty jakieś? Dzisiaj są w abonamentach, słuchajcie, bezterminowe. Ale jest, widzę pytanie, jak w DP usunąć ministra? Ja tego nie widziałem, tego nie widziałem. No ja nie jest, ja to mam, włączyłem sobie. A teraz jest, no teraz Krzysztof napisał, tak. Jak w DP usunąć ministra? No w demokracji pryncypialnej ministrowie są wybierani przez princepsa, czyli przez ten odpowiednik prezydenta. I ministra mogą usunąć posłowie, bo to jest tak skonstruowane jak w wielu innych elementach, że te filary władzy tak się zakleszczają i kontrolują siebie nawzajem. Więc jeżeli princeps kogokolwiek mianuje na stanowisko princepsa, to jeżeli w wotum zaufania 67% posłów będzie przeciwnych temu, tej osobie na tej funkcji, na przykład na funkcji ministra, to oni jego mogą odwołać. Bo minister nie musi wcale być politykiem, on może być menadżerem i w zasadzie w demokracji pryncypialnej, kiedy te ministerstwa mają funkcję zarządzającą, administrującą, to tam nie ma polityki. Oni mają prowadzić resort i oni odpowiadają bezpośrednio przed princepsem, a ludzie, których mianuje princeps na funkcje publiczne, są kontrolowani przez parlamentarzystów, czyli przez posłów. Jeżeli ktokolwiek z osób powołanych przez princepsa się nie spodoba, no to posłowie jego mogą taką osobę odwołać. Więc tak to jest rozegrane. No. Bo tutaj też trzeba podkreślić może, bo to o tym bardzo rzadko mówimy, albo czasami wspominamy, ponieważ niektórzy, chociażby pan Jacek Wilk, chyba jak się nie mylę, był tutaj zwolennikiem systemu prezydenckiego. No jakby nie było to w demokracji pryncypialnej, można by go po troszeczkę nazwać również systemem prezydenckim, bo to jednak właśnie prezydent mianuje. Znaczy, tak, tam ministry. Są elementy systemu prezydenckiego, są elementy demokracji bezpośredniej, demokracji płynnej, demokracji przedstawicielskiej. No demokracja pryncypialna to przede wszystkim jest kompletny ustrój, a nie myśl. Bo demokracja, nie ma czegoś takiego jak system demokracji bezpośredniej, bo nawet w tej Szwajcarii tam też są partie, tam też są przedstawiciele, więc to nie jest czysta demokracja bezpośrednia. Tak się utarło w takim potocznym myśleniu o Szwajcarii, że tam jest demokracja bezpośrednia, ale sama demokracja bezpośrednia to jest tylko myśl polityczna, idea, a nie system. Demokracja pryncypialna jest projektem ustroju. Więc to jest jak porównywanie taczek do samochodu. No w ogóle wyobrażam sobie, cały czas dziś mam na myśli, staram się zrozumieć na przykład drugą stronę, chociaż tam nie ma co rozumieć, ale tak na siłę już tak człowiek wytęża ten umysł i chce to zrozumieć, bo niby słyszałem już te takie, a propos demokracja bezpośrednia i demokracja pryncypialna. My mówimy, że demokracja bezpośrednia praktycznie w całości, no, w zdecydowanej większości mieści się w ramach demokracji pryncypialnej. A odwrotnie, bo druga strona mówi, że demokracja pryncypialna mieści się w całości w demokracji bezpośrednio. No to jakoś tak nielogicznie. Słyszałem te wypowiedzi i też nie jestem w stanie tego objąć umysłem, na jakiej zasadzie, że, bo on mówi właśnie na odwrót. Właśnie na, bo tak no właśnie ludzie mu pisali, że demokracja bezpośrednia przecież jest w demokracji pryncypialnej, to on właśnie mówił, że nie, to właśnie na odwrót jest, na odwrót, nie? No i wiesz, no jedyne co mi tak próbując zrozumieć pana Ziębę, no to chyba to polega na tym, że u niego w demokracji bezpośredniej może wszystko.
No a tak, skoro może wszystko, to może też i może być demokracja pryncypialna. Dokładnie tak, poszedłem do samego tokiem myślenia, bo nic więcej tego by mi nie przyszło. Nie? Tak, więc to chyba na tej zasadzie polega. Natomiast w samej demokracji pryncypialnej, demokracja bezpośrednia, elementy demokracji bezpośredniej nie dość, że występują, to występują na poziomie, którego jeszcze świat nie widział. Czyli tak jak na przykład to, że obywatele nie tylko decydują, czy dany projekt ustawy ma wejść, tylko oni tworzą ten projekt. Od pierwszego dnia, od początku określają, jak ten projekt ma wyglądać i dopiero nawet kiedy on, jeżeli nie zostanie przyjęty w trybie obywatelskim, no to jeżeli trafi pod referendum, no to decydują, czy przyjmują cały projekt, czy nie przyjmują całego projektu. Ale ten projekt, to oni nad nim pracują, oni go określają. Więc nie było nigdy wcześniej nic bardziej demokratycznego niż to, co jest w demokracji pryncypialnej. Ale Daniel, jeszcze dla takich nowych ludzi, albo tych, którzy jeszcze tak naprawdę lawirują, albo nie wiedzą, którą nogą stają, po której stronie. Słuchajcie, to nie jest tak, nie może być tak, że ludzie będą sami pisać projekty ustaw. Tak jak tutaj Daniel mówi, my możemy jako społeczeństwo wpływać na te pryncypia. Bo to jest dla nas ważne. Dla nas jako człowieka Jadzi, Wandy, Janusza, Grzegorza, Patryka, nie jest ważne, jak będzie treść tej ustawy. Dla nas jest ważne, żeby to, co my chcemy, było tam zawarte i żebyśmy mieli dzięki tej ustawie konkretne korzyści. A od tego są odpowiednie instytucje i fachowcy, którzy mają to tak zrobić, abyśmy te korzyści po prostu mieli. A druga strona pokazuje, że to wszystko tak jakby miało się dziać za pomocą społeczeństwa. Naprawdę? No tam nic ja bym chciał, nie żeby tam... jedna osoba z was rękę podniosła, która jest w stanie napisać taką ustawę i ewentualnie, żeby to było zgodne z wieloma innymi rzeczami, które będą oczywiście obowiązywały i które obowiązują dzisiaj. No ale to w tym filmie poprzednim, w tym nagraniu, gdzie pokazywaliśmy tą propozycję pana Ziemby z tymi dwoma kreskami i jak to się w ogóle rozjeżdża, gdzie on mówi, że to jest oparte na polskiej konstytucji, że to jest takie właśnie oparte na tym polskim prawie, niezniszczalne i tak dalej. No jak on się bardzo myli, no i wystarczyło, że pan Ziemba by zanim by wpadł na to, żeby to publicznie ogłaszać, żeby sobie użył przeglądarki i przeczytał na Wikipedii, czym jest referendum ogólnokrajowe i jakie są jego uwarunkowania. Bo tak jak tam w tym poprzednim filmie pokazaliśmy, on chce użyć inicjatywy po to, żeby zorganizować referendum. I to jest już Nawet już po tym naszym programie on znowuż nakręcił program i znowuż powiedział dokładnie to samo. I mówił to chyba również u pana tatka rolnika, że 100 tysięcy podpisów zbierze i będzie referendum. Taki cwaniak po prostu, że ominie te 400 tysięcy, które tam jest dodatkowo do zebrania. Nie? No tak, no ale to jest pan Ziemba, no, wyjątkowy, unikatowy człowiek na skalę światową. To, co on robi, jest właśnie unikatem, a wszyscy inni to... Ja jeszcze raz tu przekażę. Problem nie polega na tym, że ten człowiek chce cokolwiek zmienić. On chce pokazać, że to można zrobić łatwo i żebyście go słuchali. Żebyście chodzili na kanał i słuchali tych jego fantastycznych, prostych rozwiązań. Jak bajki dla dzieci, jak to były dobranocki, słuchajcie, o 19 czy o 19, czy na 19 chyba. Żeby się fajnie tego słuchało. Ale to jego wytłumaczenie, jak on to zamierza zrobić, że ta presja CNN i że będą media czatować po prostu. To już w ogóle jest, wiesz. To jest bajka, nie? To wiesz, to jest takie political fiction i to ciężkiego kalibru. Wiesz, no właśnie. Wiesz, no dla mnie pan Ziemba jest niepoważnym człowiekiem i to, co opowiada, no to... I wiesz, na przykład, ale tekst na przykład, że jak, przecież to jest takie fantastyczne, że jak będzie trzeba, to przecież 10 milionów ludzi pójdzie za tym odrezu, nie? No naprawdę, no to już naprawdę jest mocny odlot i to już, nie wiem, czy nie podlega pod ewentualne tutaj konieczność leczenia, nie? No albo ograniczenia, może coś za dużo czegoś bierze. Bo 10 milionów podpisów to, no sorry, to naprawdę można powiedzieć ludziom, którzy nigdy nie robili niczego związanego z polityką, nie? Znaczy wiesz, no pan Ziemba widać, że bazuje na prostym przekazie do ludzi i to mu się sprawdza, nie? Tylko, że prosty przekaz i mówienie, że coś jest wyjątkowe, wspaniałe i unikatowe na skalę światową, to nie jest, wiesz, może przy sprzedaży suplementów się to sprawdza, ale przy robieniu jakiejś polityki i proponowaniu ludziom jakichś rozwiązań, to już nie do końca. Wiesz, no zwłaszcza, że no bredzi, bo powołuje się na tą konstytucję, powołuje się, że to jest oparte na prawie, a widać, że nawet nie umie z Wikipedii korzystać i nawet nie umie sobie przeczytać i dowiedzieć się, czy to, co ale może on to wie, tylko to ma nie sens. Ale Daniel, może on to wie, tylko on nie przekazuje tych informacji, bo mu nie pasują do retoryki i do narracji. No,
jak będzie mówił o takich cyfrach, no to ludzie zrozumieją, że to jest no, nierealne. No, ale i na wiesz, przykład, wiesz co zauważyłem już, że przestał mówić, że w tym roku już zaczął mówić, że w ciągu 6 miesięcy, że to jest rozwiązanie, które można wprowadzić w 6 miesięcy, nie? To też jest totalną brednią, bo po 6 miesiącach to by dopiero teoretycznie no, mogło zostać to przyjęte, gdyby zgłosił, zebrał te podpisy wymagane i dopiero wtedy mogłoby to wjechać gdzieś do jakiegoś dalszego rozpatrywania, gdzie oni też, nawet gdyby to było w formie inicjatywy, to musi być jeszcze opracowane w komisjach, jeżeli byłaby to referendum, to też by musiało to zostać gdzieś przepracowane, a wtedy w Sejmie też muszą powziąć decyzję, czy to będą rozpatrywać, czy nie, ale nie ma zapisu, kiedy to muszą zrobić, więc to jest, nawet gdyby to się udało panu Ziębie, to i tak to jest taka droga po kamieniach na kilka lat, która i tak nie gwarantuje żadnego skutku, bo tak, w tej formie, w jakiej są dzisiaj referenda, to nawet gdyby ono przeszło całkowicie optymistycznie, że tam, że ono by się odbyło i tak dalej, to władza i tak nie musi brać tego pod uwagę. I tak nie to muszą tak, z tym nic ja zrobić. Ja mam taką jedną rzecz, taką prostą, a propos jego wiedzy, bo dzisiaj była audycja, to Monika mi teraz podpowiedziała i tam padła taka historia, słuchajcie, że Jurek powiedział, że najbardziej, najczęściej używanym językiem na świecie jest język hiszpański. A ja wam tu taką zagadkę dam a propos. Weźcie sobie, sprawdźcie sobie w Wikipedii, czy na pewno to jest język hiszpański, bo był taki przekonany do tego, że to jest język hiszpański. Myślę, że to jest tak samo z tym językiem hiszpańskim, jak z tymi 100 tysiącoma podpisami, słuchajcie, pod to referendum. Nie? Wiesz, może się pomylił, może mu chodziło o to, że w największej ilości krajów jest. On ze dwa albo ze trzy razy to powiedział, także tutaj raczej jest bardzo, bardzo mało prawdopodobieństwo pomyłki. Chociaż jeżeli chodziłoby o liczbę krajów, to chyba po francusku więcej ludzi by mówiło niż po hiszpańsku. Po prostu wiesz, piszcie sobie to w Google. Ja nie powiem wam, bo to myśmy specjalnie sprawdzili, bo to oczywiście od razu mnie uderzyło, że to... Ja obstawiam chiński jakiś, czy tam mandaryjski, czy jakoś tam nazywa ten język w Chinach, który, bo tam jest ich 1,5 miliarda prawie, to sama liczba ludności to już... Przecież nie ma tylu Hiszpanów, co Chińczyków, no bez jaj. Podejrzewam, że jedno miasto w Chinach ma więc większą ilość ludności niż cała Hiszpania. A, to już wam wyczytam od razu z Wikipedii. Oczywiście to może być, wiecie, mainstream i nieprawda. Najczęściej używanym językiem na świecie to przede wszystkim chiński. No. Czekaj, tu jeszcze mam taki jakiś... Ale pan Ziemba powinien wiedzieć, bo ja tam coś słyszałem, że on tam, ktoś z jego otoczenia bliskiego coś miał do czynienia chyba z konsulatem chińskim. Chociaż tutaj są też dane, bo może coś się zmieniło. Dane z 2022 roku, to na pierwszym miejscu jest język angielski. Na drugim jest mandaryński, czyli chiński. Na trzecim jest język hindi, czyli hinduski. No i dopiero na czwartym jest hiszpański. Ale różnica między, słuchajcie, hiszpańskim a angielskim to jest ponad 2 razy więcej użytkowników angielskiego niż hiszpańskiego. Ale to mówię, może ktoś ma inne dane, może ktoś opierał się na jakichś innych statystykach i parametrach. No nie, to bzdura, nie ma co się, wiesz, nawet poruszać tego. Wiesz, bo to zostawmy panu Ziębie bycie takim hejterem. Wiesz, my się trzymajmy faktów, a to, co pan Ziemba se tam konstruuje, to po prostu trzeba wyśmiewać, bo to jest po prostu niepoważne, co ten człowiek wyprawia. No, ale to taka ciekawostka, bo właśnie tu Monika to przypomniała, ktoś na czacie, Monika to było chyba, przypomniała mi o tym dzisiejszym tutaj programie. Tak więc, no cóż, też taka, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, nie? No dobra, to ja mam propozycję, że albo... jakieś pytania albo telefony, a jak nie, no to kończmy i nie musimy wcale dobijać do 2 godzin. Tak jest, dajemy wam, słuchajcie, minutę na albo na telefon, albo na pytanie, albo gasimy, słuchajcie, światło i widzimy się jutro. Jutro, tak, zanim cokolwiek napiszecie, albo ewentualnie tutaj zadzwonicie. Jutro audycja o godzinie 12, pamiętajcie, będzie pierwsza, będzie audycję miała jutro Monika. Monika o godzinie 12 będzie rozmawiała z Arturem Wójtowiczem, a tytuł audycji będzie Przekręty papieży. A taka audycja w ogóle, wiecie, o papieżach. Przekręty papieży, Artur Wójtowicz, to godzina 12, godzina 18 będzie prasówka,
a o godzinie 20 kolejny program z cyklu Gorąca Linia. Tylko nie nawalcie tak jak dzisiaj tutaj, nie? No. I co, macie te pytania, czy nie macie? Nie, no, wiesz, nasza widownia jest już wyedukowana chyba na tyle, że wszystko wie, wszystko jest oczywiste. O, piąta łapka się pojawiła, ale telefonu nie ma i pytania z zarzutami też nie ma. Jakie to polskie, jakie to takie, takie fajne w ogóle takie, no nie? Takie, ja mam, wiesz, czym się to kojarzy? Z takimi konfidentami. Bo to konfident tak pierdala gdzieś tam za plecami, ale nie powie ci, wiesz, dlaczego ma coś do ciebie jakieś ale. Czy to nie jest tak właśnie, bo teraz coś, taka dziwna ideologia, że konfidenci to właśnie takie łapki w dół, ale nie powie dlaczego i za co, tylko wiesz, pójdzie gdzieś tam ale... zazwyczaj na inny kanał i będzie obgadywał, nie? Wiesz, to albo ktoś, kto cię nienawidzi za coś, albo ktoś, kto uwielbia na przykład pana Ziębę za coś, nie? Wiesz, o co chodzi. No ale oni dla nich nieważne są argumenty i rzeczywistość, dla nich jest ważne, gdzie ulokowali swoją sympatię. Albo swoją nienawiść, więc wiesz, no nigdy, wiesz, wszystkim nie dogodzi i ja myślę, że się nie ma co tym przejmować. No ja nie przejmuję się tym, tylko mnie to śmieszy, no mówię, skoro są jakieś uwagi, bo ktoś daje tą łapkę w dół, zjeżdżają, albo ktoś ma, słuchaj, te same konto i przelogowuje się po prostu, jest jedna osoba, która po prostu w czasie programu przeloguje się 7 razy na przykład i da ci te łapki w dół, nie? No to myślę, że Dorcia byłaby do tego zdolna. Ja myślę, że tam wielu było tego zdolnych. No jeszcze Efcia. Myślę... Efcia i Dorcia to są dwa takie ten Rottweilery, tak, znaczy takie ciułały, takie ujadające. No. Ja myślę, że sam Jurek był tego zdolny, tak wiesz. No ale on to na pewno, wiesz, on sobie tam nie odejmie tej przyjemności, nie, żeby dać łapkę w dół. No ale panie Ziemba, jak pan ogląda, to śmiało proszę zadzwonić, to się pan dowie, jak to chcemy wprowadzić w końcu. Przestaniesz pan opowiadać takie drdy mały co chwilę. No i ewentualnie o tej demokratyczności tego systemu też się można dowiedzieć, dopytać. Albo czy jakiś jest, nie wiem, osoba fizyczna pomiędzy narodem a Sejmem. A jak nie, no to zakończmy audycję. No i tyle, nie musimy tego ciągnąć do 2 godzin, więc... Okej, okay, słuchajcie, to robimy tak. Pamiętajcie jeszcze raz. Jutro godzina 12, Monika i Artur Wójtowicz, Przekręty Papieży. O godzinie 18 prasówka, a o godzinie 20 Gorąca Linia. Aha, jeszcze taka jedna bardzo ważna rzecz, bo wy tego na pewno nie wiecie. Ja tutaj jeszcze nie mam tytułu, ale nie wiem, czy nas ogląda Paweł Riff. Jak nas ogląda, to mam nadzieję, że podeśle tutaj nam tytuł, ponieważ z Pawłem będziemy tutaj no, mieli drugi raz program, bo kiedyś, jak pamiętacie, był tutaj, wow, chyba ze 3 godziny albo 3,5 program, gdzie Paweł robił cukierki Siewcu Prawdy. Tak więc takie cukierki z napisem Siewcy Prawdy. Tego naprawdę cała taka wielki karton przyszedł do nas. W każdym razie będziemy z Pawłem kręcić program w sobotę o godzinie 20. I to z tych takich bardzo szurskich, słuchajcie, tematów. Tak więc mam nadzieję, że będziecie tłumnie o 20 w sobotę oglądać tutaj mnie i Pawła w wielkim szuraniu. Materiały, które nigdy nie było ich w języku polskim, tak więc będziemy je tutaj przekazywać wam. No myślę, że szokujące i bardzo, bardzo ciekawe informacje. No i oczywiście pamiętajcie, że jest duże prawdopodobieństwo, ale graniczące może z pewnością, może nie, ale duże prawdopodobieństwo, że w niedzielę będzie Lutnik i będziemy mówić o zachodniej muzyce rozrywkowej jako program Nasze Muzyczne Fascynacje. No. To co? Kończymy. Tak? No, ja jestem tu gościem, jakby nie było, więc... No dobra, ja pytam, może coś chcesz powiedzieć na koniec, nie wiem. No nic, no cieszę się w sumie z jednej strony, że nikt nie chce o nic pytać, bo to świadczy o tym, że, no, że ci ludzie, którzy to oglądają, rozumieją wszystko. Więc w sumie no też to świadczy o tym, że pozytywnie w pewien sposób. Więc całkiem spoko. A no, jak się pojawią pytania na następnych audycjach, czy jak dojdą nowi ludzie, to wtedy będziemy się do tego odnosić.
Tak jest. Wpisujcie sobie pytania gdzieś na kartkach, notesach, nie wiem, w telefonach, w notatnikach, że jak będzie kolejny program, abyście mogli nas tymi pytaniami zasypywać, abyśmy mieli mogli odpowiadać na wasze wątpliwości. Ale to jest porażające, bo nie ma pytań, słuchajcie, a niektórzy kpią, drwią w ogóle i tak dalej. Co wiecie, to jakiś bezsens w ogóle. Znaczy, wiesz co, mnie jeszcze tak przyszło na myśl, no bo wiesz, rozmawianie o samych mechanizmach to jest też takie trochę, wiesz, mało działające na wyobraźnię u ludzi. I takie omawianie bardziej, nawet jeżeli, znaczy tak mi się wydaje, że byłoby to też takie bardziej obrazowe, jakby mogła demokracja pryncypialna wpłynąć na rzeczywistość. Gdyby na przykład kontrastować samą demokrację pryncypialną albo tą aplikację, która jest oparta na demokracji pryncypialnej, z problemami dzisiejszego aktualnego świata. Czyli na przykład, co moglibyśmy zrobić w kwestii obronności w kontrze do tego, co się dzieje na Ukrainie. Co moglibyśmy zrobić z protestami przeciwko Zielonemu Ładowi. No i co na przykład moglibyśmy zrobić w kilku jeszcze innych sprawach, które są bardzo newralgiczne dla istnienia Polski, jak na przykład różne umowy międzynarodowe pomiędzy Polską, a chociażby Izraelem. I cała masa innych rzeczy, która nas otacza. I jak to moglibyśmy rozwiązywać przy pomocy tej aplikacji i tych narzędzi, które demokracja pryncypialna oferuje. I wydaje mi się, że w taki sposób też mogłoby to bardziej też przemawiać do ludzi, gdyby im to pokazywać na przykładach, nie? Bo też kiedyś o tym rozmawialiśmy, że ludzie, żeby to dobrze zrozumieli, trzeba im przykłady dawać, a nie tylko same mechanizmy pokazywać. Więc może, no pomyślimy jeszcze, to najwyżej poza anteną pogadamy, natomiast no też wydaje mi się, że samo takie rozważanie tych mechanizmów pod kątem, jak one by mogły wpłynąć w realnym świecie dzisiejszym, też mogłoby być dość korzystne. Tak jest. Ja też to staram się robić bardzo często na prasówkach, jakaś taka, wiesz, totalna patologiczna sytuacja, jak można by to było ogarnąć, nie? No. Dobra. To nic. To dziękuję za uwagę. Dzięki Danielu, dzięki naszym widzom wszystkim. Pamiętajcie, jutro 3 audycje, 12, 18 i 20. A teraz już Maciej Maleńciuk i piosenka pod tytułem Fajnie. Taka spodobała nam się, Ala to wygrzebała. Tak więc, dobranoc. Kłaniam się. Podałem Polen Polish Capital i Warsaw są już u nas z Polish Peace. Ok? All right. Czy marihuana jest konopie? Chyba nie. Zresztą ja o nic na ten temat nie wiem. To jest moja odpowiedzialność i ja tą odpowiedzialność na siebie biorę. Fajnie, że mamy w naszym kraju wolność słowa, że człowiek jest człowiekiem, a umowa. Fajnie mieć rządzących wiernych konstytucji, a nie klaunów w cyrku politycznej prostytucji. Fajnie, że ludzie są to zjednoczeni, a nie wiecznie podzieleni i na zawsze skłóceni. Fajnie, że prezydent miewa własne zdanie, że nie jest niczym kelner na każde zawołanie. Bliski zawału, prezes trybunału, święta nasza racja, po co ludziom demokracja? Sowiecka, świecka, komisja wenecka, niech Unia poznaje nadwiślańskie obyczaje. Fajnie, że wraca wielka gra i teleranek, że się znów będziemy kablowali za firanek. Fajnie, że na ulicę wyruszą patrole, że się będą mnożyć kapusie i trole. Fajnie, że w tunelu widać już światełko, może to pociąg, może leśne ruchadełko. Fajni są kibice, fajne są ich obietnice, gwizdów nie będzie, za to będą szubienice. Bliski zawału, prezes trybunału, święta nasza racja, bo co ludziom demokracja? Sowiecka, świecka, komisja wenecka, niech Unia poznaje nadwiślańskie obyczaje. Fajni są ci, co kelnerami pamiętali, co tak ostro grali, a kelnerzy to nagrali. Fajnie, że to nagranie tak do serca wzięli, o kraju zapomnieli, umknęli do Brukseli. Fajnie, że ludzie znowu wyszli na ulicę, nasze te ulice, ale czyje kamienice? Fajne tylko, czego tak bronimy wzajem, domu czy raczej powierzchni pod wynajem. Bliski zawału, prezes trybunału,
święta nasza racja, bo co komu demokracja? Sowiecka, świecka, komisja wenecka, niech Unia poznaje nadwiślańskie obyczaje. Fajnie by było, gdyby szyło wyszło z worka, ze zbrutego worka zrobić szalik dla kaczorka. Fajnie, że w resorcie służy jak i taki, kiedy gada taki, przewracają mi się flaki. Fajnie, że Piotr i Paweł już się pogniewali, chcieli zobaczyć system, a system się wali. Fajnie, że ze stadniny usunięto draba, nie będzie tu hodowli żadnego araba. Ale szanowni atakowani USPAM, a z mordem DPK. Proszę zajrzeć do słownika. O tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoni agresor, a nie myszka agresorka. Fajnie, że szykują nam te ekshumacje, wreszcie łopatą wyłożymy swoje racje. Fajnie mieć grupę martwych bohaterów, kupczyć pamięcią dla doraźnych celów. Fajnie, że nowe rządy wzięły się za sądy, ta grupa kolesie już nikogo nie powiesi. Nosił wilk, razy kilka ponieśli wilka. Ślepa jestem i da, więc się kiedyś jeszcze przyda. Bliski zawału, prezes trybunału, święta nasza racja, po co ludziom demokracja? Sowiecka, świecka, komisja wenecka, niech Unia poznaje nadwiślańskie obyczaje. Wielką, straszliwą klęską tej polityki. Działanie pod tytułem łapaj złodzieja. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.